Jest to osoba, którą bardzo cenię, wspaniały pisarz, mówca, publicysta, także ja nie przeciągam, bo przyszliście tutaj Państwo po to, żeby posłuchać Pana Stanisława. Zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję za obecność. No i żeby nie tracić czasu, od razu przechodzę do rzeczy, a jeszcze na początek taka uwaga formalna. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos. Ja będę się odnosił do tego, co Państwo powiecie, a potem jeszcze jak ktoś będzie zainteresowany książkami, to jako człowiek interesowny i tak dalej. Ponieważ nie słyszę żadnego sprzeciwu, no to przechodzę do rzeczy. Proszę Państwa, Polska w roku wyborczym. No mieliśmy właściwie już jedne wybory w tym roku do Parlamentu Europejskiego. Chwilę się nad tym zatrzymam, bo dwie uwagi takie. Po pierwsze, że te wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Polska zmierza i to wyraźnie w kierunku systemu dwupartyjnego. Ta tendencja się zaznaczyła już podczas wyborów do samorządu terytorialnego i podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego została potwierdzona. Być może, że ta tendencja się umocni w wyborach jesiennych do Sejmu i Senatu, dlatego że widzimy takie procesy konsolidacyjne wokół antagonistycznych obozów. Obóz dobrej zmiany, to jest koalicja partii Prawa i Sprawiedliwości, ale również Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, a być może jeszcze ktoś tam dołączy. No i wokół obozu zdrady i zaprzaństwa, czyli Platformy Obywatelskiej, pojawia się tam Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna. No trochę tam są przetasowania, bo pani Gasiuk-Pichowicz, Kamila Wielce Czcigodna opuściła Nowoczesną, przeszła do Platformy Obywatelskiej. No to myślę, że Platforma teraz nabrała animuszu dzięki temu. No ale jeszcze tam się uwija wokół tej koalicji obywatelskiej pan Biedroń, który najwyraźniej no, nie ma nadziei na to, że się ten sukces wyborów do Parlamentu Europejskiego powtórzy. Nie wiem, czym on tam kokietował swoich zwolenników, ale no, być może, że ten czar już trochę pryska. No i PSL ma bardzo poważne problemy. Dzisiaj Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęła uchwałę, że jeżeli Platforma Obywatelska, coś w rodzaju ultimatum takiego przedstawiła Platformie Obywatelskiej, że jeżeli Platforma nie zrezygnuje z ugrupowań, z takiego porozumienia z ugrupowaniami lewicowymi, to Polskie Stronnictwo Ludowe odejdzie z tej koalicji, w której było, i zacznie tworzyć silną koalicję polską. No to ciekawe, z czego będzie tworzyło, bo już nie bardzo wiadomo tam, jakie są inne podmioty. A inne podmioty rodzą się jak grzyby po deszczu. Niedawno pan Max Kolonko ogłosił utworzenie partii Revolution. No to partia tutaj na pewno, ale to jeszcze nie koniec na tym, bo oprócz inicjatywy polskiej, która tam orbituje wokół tej koalicji obywatelskiej, pani Barbary Nowackiej, pani teraz, dzisiaj, jak ktoś nie założy sobie partii, to w ogóle niedługo nie będzie się mógł pokazać w towarzystwie na oczy, bo co to powiem, masz partię? No nie mam. No to co, z czym do gościa, prawda? No i taka pani księżna księżna Sapieżyna, chociaż mąż, po którym przyjęła nazwisko, wystąpił podobno do sądu, aby jej zabronić używania tego nazwiska, bo ona nazywa się inaczej. No i ona ogłosiła powstanie takiej partii Biała Róża. Jak ktoś z Państwa zna język rosyjski, to wie, co to znaczy, bo jak ktoś nie zna, to wytłumaczę. Otóż po rosyjsku róża to jest roza, bielaja roza, a róża to jest morda. Także łatwo się pomylić.
prawda? Zresztą pisze o tym w Przedwiośniu Stefan Żeromski, jak jeszcze przed rewolucją tam w Baku była pewna Polka na przyjęciu u gubernatora tamtejszego, no i chciała komplement córce powiedzieć tego gubernatora. Ona miała różę wpiętą tutaj do sukni i mówi: ach, jakaja u was krasiwaja róża. A tam mówi: papa, mnie gdzieś abiżają, obrażają mnie tutaj. Więc takie to są nieporozumienia. Myślę, że jeszcze jakieś ugrupowania powstaną, dlatego że pan Jakubiak i pan Marzec, którzy opuścili Konfederację, też zamierzają tam jakąś partię czy koalicję, silną oczywiście, powołać. Jeżeli następuje takie rozdrobnienie, no to jest jasne, że wyborcy będą orbitowali między dwoma antagonistycznymi obozami, więc to skończy się na tym, że, bo tego elektoratu wahającego się nie jest tak dużo. W związku z tym, jak on by się tam opowiedział za jednym ugrupowaniem, to mogłoby być jeszcze ten obraz dwupartyjności mógłby zostać zakłócony. Ale skoro będzie rozdzielony między trzy czy cztery ugrupowania, to oczywiście nie zagrozi to w żadnym wypadku temu systemowi dwupartyjnemu. No i widzimy, że się to umacnia. Czy to się robi naturalnie, czy nie, a to jeszcze o tym za chwilę. W każdym razie o jednym takim zagrożeniu, bo dzisiaj się odbyła, właśnie odbywa się w Katowicach konwencja Prawa i Sprawiedliwości, trzydniowa, także nie żałują tam sobie politykowania. I na tej konwencji pan prezes Kaczyński powiedział, że musimy zwyciężyć i zwyciężymy. No jak musimy, to nie ma rady, to musimy, prawda? Proszę państwa, nie bardzo byśmy się zdawali sobie sprawę, dlaczego mamy, bo mamy od lat taką polityczną wojnę w Polsce. I tego nie podobno zrozumieć bez zrobienia takiego tour d'horizon wokół Polski, żeby zobaczyć, co tam się dzieje wokół Polski. No i wtedy lepiej rozumiemy, co się dzieje w Polsce, bo te wydarzenia zachodzące wokół Polski prawie natychmiast przekładają się na sytuację w Polsce. I to widzimy, właśnie to się objawia w rozmaitych postaciach, między innymi w postaci politycznej wojny. I żeby te wydarzenia przedstawić, to musimy cofnąć się w czasie do 17 września 2009 roku, kiedy amerykański prezydent Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, co oznaczało wycofanie Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego prezydent Obama to zrobił, no to ja nie wiem, bo on mi się niestety nie zwierza. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć sekwencję wydarzeń, która ten reset poprzedziła. Otóż 18 sierpnia 2009 roku odbyło się w Soczi spotkanie rosyjskiego prezydenta ówczesnego Dmitra Miedwiediewa z izraelskim prezydentem Szymonem Peresem. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale pan prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla jednego z izraelskich dzienników. No a ponieważ ja mam tam honorable correspondant, takich, którzy jak coś tam się ukazuje, to oni mi zaraz piszą, no to okazało się, że podczas tego spotkania w Soczi prezydent Peres złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Po pierwsze, że Izrael nie uderzy na Iran. No to dotychczas, jak dotąd, tam stosunki są zaognione, ale jak dotąd tej obietnicy dotrzymał Izrael. I drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówił prezydenta Obamę do wycofania z Europy Środkowej elementów tarczy antyrakietowej amerykańskiej, które już tam zaczęły być instalowane. No i chyba go namówił. Bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko wycofał elementy tej tarczy antyrakietowej, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, co wywołało efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja.
i jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć z wrażenia po tym resecie dokonanym przez prezydenta Obamę, a już w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczęła się epoka dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach amerykańsko-chińskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż Stany Zjednoczone nie miały z Chinami kontynentalnymi żadnych stosunków wtedy, już z Tajwanem owszem, ale z Chinami nie. No a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie, więc bez porozumienia się z Chińczykami było to niepodobieństwem. No ale jak tu się porozumieć, kiedy stosunków nie ma? W relacjach między takimi wielkimi mocarstwami bardzo ważne jest to, żeby żadne z nich nie utraciło twarzy. No a kto pierwszy zacznie, to się na takie ryzyko naraża. Więc rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przebierańcy, prawdziwi sportowcy. No ale sportowców też trzeba było odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, tam pokazać im wielki mur chiński. No i tak od krok po kroku zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona. No i później tę całą serię wydarzeń, które do tego doprowadziły, nazwano dyplomacją ping-pongową od tej drużyny tenisa stołowego, która przełamała pierwsze lody. No to tutaj dyplomacja ikonowa. Z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła do Warszawy, znaczy do Polski, przepraszam, nie do Warszawy, delegacja prawosławnych zakonników, którzy poprosili, żeby podarować im kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni zawiozą to do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem. No i ta prośba została spełniona, co zapoczątkowało serię wzajemnych wizyt, ale takich pobożnych, połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje święte obrazy do Polski, nasze delegacje zawoziły nasze święte obrazy do Rosji. No i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona w sierpniu 2012 roku spektakularnym wydarzeniem, mianowicie do Warszawy przyjechał patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim podpisał razem z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, a wtedy to było wydarzenie. Ten patriarcha Cyryl to jest bardzo ciekawa postać, bo tam jak on został patriarchą Moskwy i Wszechrusi, no to odpowiednik rosyjski naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olenik, zaprosił go do studia. No i pierwsze pytanie, tam jak już on usiadł w fotelu, to pierwsze pytanie ta pani redaktor do niego tak. Wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl powiada, da, no iż to. To bardzo finezyjna odpowiedź, dlatego że można ją interpretować na dwa sposoby. No mówią tak, powiadają, no co ja na to poradzę, prawda? Albo no byłem, no i cóż z tego. No to bardzo ciekawy ten Cyryl. No i ta deklaracja została podpisana. Po podpisaniu tej deklaracji arcybiskup Michalik w wypowiedzi dla prasy powiedział między innymi, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, czyli z tego wynika, że arcybiskup zdawał sobie sprawę, że oto Polska weszła w jakiś etap, który pociąga za sobą nieubłagane konieczności. Nie mogliśmy tego nie uczynić. Co to za etap? Proszę Państwa, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I drugiego dnia tego szczytu, 20 listopada 2010 roku, proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja stwarzało dla Polski zupełnie nową sytuację, no bo jeżeli cały Sojusz Atlantycki pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, to a Polska nie? Nie może tak być. Polska musi się w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć. No i się odnalazła i ksiądz arcybiskup Michalik powiedział, na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. No to jasne.
przeszliśmy pod kuratelę strategicznych partnerów, no i miało to swoje konsekwencje. Tam najpierw w postaci hołdu pruskiego, który w Berlinie złożył pan minister Sikorski, no i innych takich incydentów. Między innymi prezydent Putin nakazał Federalnej Służbie Bezpieczeństwa nawiązać ścisłą współpracę ze służbą wywiadu wojskowego i ze służbą kontrwywiadu wojskowego. No widać wyraźnie, że te macki strategicznych partnerów sięgają bardzo głęboko. I proszę Państwa, ten szczyt NATO w Lizbonie i proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja był uwieńczeniem bardzo rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie w miejsce porządku jałtańskiego, który już przestał być aktualny. To się zaczęło od początku lat 80. Od początku lat 80. dała się zauważyć taka postępująca erozja porządku jałtańskiego. No i ta erozja stawiała przywódców sowieckich przed koniecznością podjęcia decyzji. No co mają w tej sytuacji robić? Czy mają bronić za wszelką cenę tego porządku jałtańskiego, ale nie wiadomo jak wysoka ta cena się okaże, a po drugie, czy ta obrona będzie skuteczna, czy uda się to obronić, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I dopóki na czele Sowieckiego Związku stali tacy gerontokraci kremlowscy, tam Konstanty Czernienko czy Jurij Andropow, no to jakoś nie mogli ani takiej decyzji podjąć. Wreszcie władzę objął Michał Gorbaczow, młody, dynamiczny taki sekretarz. No i on się zdecydował na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku na spotkaniu w Genewie zaproponował prezydentowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co było wstępem do dalszych takich kroków. Krótko mówiąc, manewr ucieczki do przodu polegał na tym, żeby zamiast bronić do upadłego tego porządku jałtańskiego, który się rozsypuje, zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie. No to tego, jak się strona amerykańska na to zgodzi, to tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym zaoszczędzi się mnóstwo energii na inne cele. I oferta została przez stronę amerykańską podjęta, o czym świadczyły cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców, a jak zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych w 1990 roku, nowy prezydent Jerzy Bush starszy, bo potem był młodszy, przyjął Michała Gorbaczowa na amerykańskim okręcie wojennym w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym i podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był stopniowo konkretyzowany. Już w 1986 roku na kolejnym spotkaniu w Reykjaviku na Islandii okazało się, że istotnym elementem tego jeszcze mglistego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna zapowiedź tego ruchu. I ta wiarygodna zapowiedź wywołała ogromny rezonans w państwach środkowej Europy, w których rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. No bo dla każdego człowieka jako tako się orientującego było oczywiste, że jak Sowieci się ewakuują ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. No a w nowym ustroju to już na pewno nie będzie się liczyła znajomość Marksa, Engelsa i Lenina na wyrywki, tylko coś innego, ale nikt jeszcze tego nie wiedział, ale prawdopodobnie stan posiadania. W związku z tym jeszcze w 1986 roku socjalizm z najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już rozpoczyna się uwłaszczanie nomenklatury. Już się zaczynają tworzyć spółki nomenklaturowe wobec państwowych przedsiębiorstw. No i tam no, nie było innego majątku, tylko państwowy, więc to uwłaszczanie mogło się odbywać poprzez rozkradanie państwa. Spółki nomenklaturowe to oczywiście robiły, ale to była taka metoda
dla średniego szczebla nomenklatury, czyli środowiska władzy, bo dla wyższego szczebla to konfitury były lepsze. Podam przykład jednej takiej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł przeprowadzenia nielegalnej operacji skupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym i Polska wyłożyła na to 1 700 000 000 dolarów. Dla porównania przypomnę, że pod koniec lat 80. pensja w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów miesięczna, a dobra 30 dolarów, a tu 1 700 000 000 dolarów. Długi wykupiono, ale tylko za 60 milionów. A 1 640 000 000 gdzieś się rozszedł. No nie powiem, że bez śladu, bo ślady są do dzisiejszego dnia w postaci wielu starych rodzin i tak dalej. No ale rozszedł się. I to uwłaszczenie nomenklatury było jednym z takich systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustroju, wywołanych tylko wiarygodną zapowiedzią ewakuacji Imperium Sowieckiego w przyszłości. Drugim takim systemowym nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach demokratycznej opozycji, tych podziemnych, bo przecież nie było legalnych. Celem tej selekcji kadrowej było wyselekcjonowanie takiej reprezentacji społeczeństwa, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie. No bo jakby nie miał, to przez nic nie uzgodni. Musiał mieć jakieś zaufanie. Proszę Państwa, ta selekcja kadrowa, nie bardzo wtedy nie wiedzieliśmy o niej zbyt wiele, prawdę mówiąc tyle co nic. Teraz wiemy trochę więcej. Na podstawie dokumentacji, jaka się zachowała w Instytucie Pamięci Narodowej, a konkretnie notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Jan Lesiak nie był stroną tej oferty politycznej, którą Jacek Kuroń tam mu składał, tylko był postillon d'amour, a tam adresatem był wywiad wojskowy, który ówcześnie sprawował władzę, bo partia już się przestała liczyć. Partia się przestała liczyć w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Takim sygnałem, że partia się nie liczy, to było internowanie Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza. Przecież nie dlatego, że oni stwarzali jakieś zagrożenie dla ustroju socjalistycznego. Ostatnia myśl, jaka by Edwardowi Gierkowi nawet w gorączce przyszła do głowy, to właśnie, żeby tam grozić ustrojowi socjalistycznemu. Nie, więc nie dlatego, tylko ze względów pedagogicznych to zostało zrobione, żeby pokazać społeczeństwu przy pomocy takiej informacji aluzyjnej, że widzicie, partia już przestała się liczyć. Wsadziliśmy za kraty pierwszego sekretarza i ani jeden głos się nie podniósł w jego obronie. Widzicie, że od tej pory liczymy się my, to znaczy tajne służby SB i wywiad wojskowy. No i w połowie lat 80. doszło do rozgromienia służby bezpieczeństwa przez wywiad wojskowy. Ta wojna się rozpoczęła od zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, a zakończyła się kilka miesięcy później, w maju 85 roku, dymisją ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych takiego generała Mirosława Milewskiego. To już jest postać zapomniana, więc przypomnę, że on w UB był chyba od urodzenia, bo już dał się poznać, wstępuje na arenę dziejową jako wywiadowca Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. Uczestniczy w tym charakterze w obławie suwalskiej na akowców tamtejszych. No i chyba już wtedy został seksotem NKWD, na co by wskazywała późniejsza jego kariera. On z małpią zręcznością wspina się po szczeblach kariery i tę karierę kończy na stanowisku członka biura politycznego, jeśli chodzi o pion partyjny, i w randze generała na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, jeśli chodzi o pion bezpieczniacki. I z tych stanowisk zostaje usunięty w jednej chwili, co świadczyło o tym, że służba bezpieczeństwa została rozgromiona przez wywiad wojskowy i później jeszcze przekonaliśmy się, że te przypuszczenia są prawdziwe, bo u progu transformacji ustrojowej służba bezpieczeństwa została poddana weryfikacji, a wywiad wojskowy nie. Wywiad wojskowy przeszedł
transformację ustrojową w szyku zwartym, przez nikogo nie niepokojony. A któż by go niby miał niepokoić, kiedy to właśnie wywiad wojskowy przygotował transformację ustrojową, przeprowadził ją i nadzoruje ją dyskretnie do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, więc ta selekcja kadrowa była drugim takim systemowym nurtem. Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka przedstawia ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, czyli generałowi Kiszczakowi, ofertę treści następującej. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, no to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, przy odwróconych sojuszach wojskowych i politycznych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Gdyby to było w 1982 roku albo w trzecim, no to pułkownik Lesiak, jakby był w dobrym humorze, najwyżej by zapytał Jacka Kuronia: panie Jacku, od kiedy ma pan te objawy? No ale w 1986 roku, w 1987 to już była oferta poważna i pułkownik Lesiak takich głupich pytań nie zadawał, tylko przekazał to komu trzeba. No i ta selekcja też się udała w 100%. Warto się zatrzymać chwilę nad tym, w czyim imieniu przemawiał Jacek Kuroń, no i co to była ta ekstrema, którą trzeba było wymiksować. No nie ulega wątpliwości, że Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Co to była lewica laicka? No, to byli dawni stalinowcy, którzy w różnych okresach, no już od połowy lat 60., właściwie od 67 roku, od wojny sześciodniowej na Bliskim Wschodzie, zbuntowali się przeciwko partii, również z powodów rasowych, a w latach 70. to w ogóle wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce, bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. Co to była ekstrema? Ano to byli ludzie z środowiska, które nawiązywały swoje działalności do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej, no i między lewicą laicką i ekstremą, to ja sam to pamiętam, bo byłem wtedy już w konspiracji w latach 70., panowała ogromna nieufność, no bo ekstrema doskonale pamiętała, jak lewica laicka w latach 40. i 50. ją mordowała i prześladowała na wszystkie sposoby, w związku z tym o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. No i to była przyczyna, dla której lewica laicka postanowiła użyć wywiadu wojskowego jako narzędzia do wymiksowania ekstremy. I to się udało. I to się udało. Proszę Państwa, to były dwa takie systemowe nurty przygotowań do transformacji ustrojowej. Powtarzam jeszcze raz, wywołane tylko wiarygodną zapowiedzią ewakuacji Imperium Sowieckiego, bo jeszcze 10 dywizji sowieckich było w Polsce, a 35 było w NRD, więc jeszcze żadnej ewakuacji nie było, ale już wiadomo było, że ta ewakuacja nastąpi. Z tego powodu pojawił się również trzeci nurt przygotowań do transformacji ustrojowej, takich przygotowań prywatnych. Co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? Bo wiadomo, bezpieka. Bezpieka. Ci bezpieczniacy to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I jak się tu już rozniosło, że będzie ewakuacja Sowietów tu, to myślę, że każdy z nich, właśnie dlatego, że są inteligentni, spostrzegawczy i sprytni, postawił sobie samemu pytanie, no dobra, Sowieci się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie: na powróz, łajdaka! Kto wtedy się za mną ujmie? Bo Sowietów nie będzie. No, ale jako ludzie inteligentni i sprytni się zorientowali, jak Sowieci się wycofają, to prawie natychmiast nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych.
No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz, zawczasu, trzeba się przewerbować na służbę do centrali wywiadowczej naszego przyszłego sojusznika i on jako swojego agenta mnie obroni, on mi nie da zrobić krzywdy. No i tak się stało, to znaczy nie wszyscy do tych samych się przewerbowali, jedni do amerykańskich służb, inni do niemieckiej BND, jeszcze inni do izraelskiego Mossadu, a inni, co tam języków nie znali albo tacy byli nieśmiali, to się pozostali przy GRU, bo to nie zmienia się koni podczas przeprawy. No i te zależności, które wtedy się pojawiły, są reprodukowane w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Bo mamy w Polsce takie zjawisko, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy zostają piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, to znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie, to im wcale nie przeszkadza w karierze. No a dzieci konfidentów zostają konfidentami. To jest taki sam zawód jak każdy inny. Proszę Państwa, to mi dało podstawę do sformułowania mojej ulubionej teorii spiskowej, że Polską rotacyjnie, jednocześnie oczywiście, rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie. To ważna uwaga, bo dzięki temu lepiej będziemy rozumieli rozmaite takie zaskakujące wydarzenia, rozmaite zaskakujące zwroty sytuacji politycznej. No i wreszcie ten szczyt NATO w Lizbonie. To było ukoronowanie tego, jak powiedziałem, bardzo rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego. Można powiedzieć, że to się zakończyło, że mamy nowy porządek polityczny zamiast jałtańskiego, porządek lizboński. Najważniejszym postanowieniem porządku lizbońskiego było strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. NATO wtedy przybrało zupełnie nową postać paktu białego człowieka przeciwko człowiekom kolorowym. Zupełnie od takiego obronnego paktu to ten obszar obrony został nieformalnie rozszerzony. No, takim najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę niemiecką i strefę rosyjską prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Prawie, dlatego że republiki bałtyckie, które w pierwotnej wersji 1939 roku były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie kordonu. Poza tym wszystko się zgadzało. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. To nie była dla nas dobra wiadomość, no ale trudno, no nic na to poradzić nie mogliśmy. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie było jeszcze lepiej. Otóż na miesiąc przed szczytem w Lizbonie, NATO w Lizbonie, odbył się taki trochę mniejszy szczyt w Deauville w październiku 2010 roku z udziałem trzech osobistości. Francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, naszej złotej pani. Wielu słuchaczy pyta, dlaczego ja panią kanclerz Angelę Merkel nazywam naszą złotą panią. Otóż to jest cytat z takiej piosenki, którą w czasie okupacji Niemcy kazali śpiewać Żydom tam prowadzonym do roboty. Marszałek Śmigły Ryc nie kazał robić nic, a Hitler nas złoty nauczył nas roboty. To taka złota pani, no. Tego złota pani. No i nasza złota pani i rosyjski prezydent Dymitr Miedwiediew. Ten szczyt w Deauville nie miał charakteru formalnego, to znaczy nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie można uzgodnić też parę ważnych rzeczy. No i takich parę ważnych rzeczy uzgodniono. Przede wszystkim nasza złota pani po długim molestowaniu zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego, na czym Francji zawsze bardzo zależało.
przez długie lata Berlin się nie chciał na to zgodzić, ale wreszcie nasza złota pani uległa. Pytanie, co w zamian dostała, bo państwo wiecie, w polityce to trzeba mieć z góry przygotowaną odpowiedź na przynajmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i to między nimi jest bardzo duża przestrzeń i to właśnie jest ta polityka. Proszę państwa, więc trzy osobistości. Nasza złota pani zgodziła się na pogłębianie integracji, czyli tak dalej. No i miesiąc później rozpoczęło się pogłębianie integracji. W Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tamtejszy obalił tamtejszego straszliwego tyrana. I nawet niewielu ludzi zginęło przy tym. No to jak lud egipski zobaczył, że tak łatwo z tymi tyranami idzie, to natychmiast obalił swojego tyrana, czyli prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski nie chciał czekać ani chwili dłużej i przystąpił do obalania swojego tyrana, czyli Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia przyczyna obecności Dmitra Miedwiediewa na tym szczycie w Deauville, bo bez Kaddafiego to byśmy w ogóle nie rozumieli, po co on tam pojechał, po co go w ogóle zaprosili, ale Kaddafi już to nam wyjaśnia lepiej. Otóż od 1969 roku Muammar Kaddafi, który stanął na czele grupy oficerów, którzy obalili libijskiego króla Idrisa, od tamtej pory był najukochańszą duszeńką Kremla. Kreml mu niczego nie potrafił odmówić. Ale kiedy lud libijski wyciągnął tego Kaddafiego z jakiegoś kanału, w którym on się schował i rozszarpał go przed kamerami telewizyjnymi, to ruscy szachiści na Kremlu nie zaprotestowali ani słowem. A dlaczego? Ano pewnie dlatego, że na szczycie w Deauville prezydent Miedwiediew musiał zacytować swoim partnerom pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta, co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką nie jest. No to jak tak, to jazda. I tu się pojawia na widowni prezydent Obama, bo on w tym szczycie w Deauville udziału nie brał, bo amerykańskie samoloty już bombardowały pozycje wojsk rządowych libijskich podczas tam walki z tyranem. No i prezydent Obama proponuje tym swoim partnerom, że no skoro tak dobrze nam idzie z tymi tyranami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni, no myśmy się o Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się, ale właściwie co wam szkodzi, no niech jeszcze tak. A oni nie. Prezydent Obama myślał, że stworzy fakty dokonane, że postawi swoich tych partnerów potencjalnych przed faktem dokonanym i ogłosił w 2013 roku, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, to wtedy nastąpi interwencja i z tego syryjskiego tyrana nie zostanie nawet mokra plema. Wyobrażał sobie, że będzie koalicja taka ze Stanami Zjednoczonymi jako jej kierownikiem politycznym, no i zrobią porządek z tyranem, a przy okazji tam uporządkują sytuację w ogóle na Bliskim Wschodzie, żeby bezcenny Izrael się niczego nie bał, prawda? Proszę państwa, wydawało się, że jest to w zasięgu ręki, no ale nie. I Wielka Brytania, i Francja, i Niemcy odmówiły prezydentowi Obamie. A on nabrał podejrzeń, że to stanowisko nieprzejednane jest skutkiem intryg zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego powziął śmiertelną urazę i z tej irytacji wysadził w powietrze porządek lizboński, dopiero co ustanowiony, zapalając w drugiej połowie 2013 roku zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym od samego początku celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływu. Czyli porządek lizboński został wysadzony w powietrze. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w naszej części Europy i to wracają takim wyjściem smoka. A to z kolei oznaczało, że Polska spod kurateli strategicznych partnerów ponownie przechodzi pod kuratele Stanów Zjednoczonych i to na dobre. A co się dzieje, kiedy takie mniejsze państwo
przechodzi pod kuratelę takiego wielkiego mocarstwa. O, to różne rzeczy się dzieją, ale przede wszystkim to wielkie mocarstwo przystępuje do porządkowania sceny politycznej w tym mniejszym państwie pod kątem polityki, jaką zamierza uprawiać w tym zakątku świata. No i jak pamiętamy, teraz ta sprawa trochę nabrała znowu aktualności, jak pamiętamy, jeszcześmy nie ochłonęli z wrażenia po tym wejściu smoka Stanów Zjednoczonych, a już trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej w rozmaitych warszawskich restauracjach, głównie w restauracji Sowa i Przyjaciele, którą ulica natychmiast ochrzciła knajpą pod pluskwami. Ale nie tylko tam, bo w innych też i w tych restauracjach nagrali 900 godzin podsłuchanych rozmów. 900 godzin. My poznaliśmy okruszki tylko, tam reszta to czeka na swoją kolej. Ale 700 godzin podsłuchanych rozmów ci kelnerzy nagrali w rezydencji premiera Tuska, dokąd kelnerom właściwie nie bardzo wolno wchodzić. Dlatego od samego początku podejrzewałem, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, dla których zainstalowanie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to nie jest w ogóle sprawa, to jest rutyna. Jacy to fachowcy byli? No to pan Falenta teraz trochę tam puszcza, zaczyna farbę. Ponieważ zaczął puszczać farbę, to został skierowany do psychiatryka. No tak, bo to tak mi przypomina taką sytuację, którą opowiadał mi rosyjski dysydent Włodzimierz Bukowski. Otóż w 1975 roku Związek Radziecki, podobnie jak inne państwa europejskie, podpisał akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach. I tam był taki tak zwany trzeci koszyk, czyli pakiet postanowień, w których wszystkie państwa zobowiązały się do przestrzegania pewnych standardów w postępowaniu z własnymi obywatelami. I Sowieci też to podpisali. No i pojawili się dysydenci. Za Stalina to by nie było problemów, w łeb i do piachu i koniec. Ale teraz no, podpisaliśmy, a poza tym kredytów żeśmy nabrali na Zachodzie, no to trzeba być grzecznym. No i a tu dysydenci, no nie wiadomo co z nimi zrobić, więc rada w radę umieszczono tego Bukowskiego w politizolatorze takim psychiatrycznym w Jarosławlu. No i tam siedział w tym i wracze zdiagnozowali u niego sławną schizofrenię bezobjawową. To był pierwszy człowiek na świecie, u którego tę przypadłość zdiagnozowali. No to dobra, cierpi na schizofrenię bezobjawową, ale no co, to nie można tego wyleczyć? Radzieccy lekarze przodujący nie mogą wyleczyć schizofrenii bezobjawowej. No też, a tu zagranica nosy tam wścibskie wpakowała. Na szczęście generał Pinochet zrobił przewrót polityczny w Chile. Usunął prezydenta Allende, no i tam wszystkich tych, między innymi komunistów, którzy go popierali, wyaresztował. Między innymi sekretarza, pierwszego sekretarza chilejskiej partii komunistycznej, Luisa Corvalana. No to dar niebios prawdziwy. Sowieciarze wymienili Bukowskiego na Luisa Corvalana. To się odbyło, on mi to opowiadał, w Zurychu na lotnisku i tak to zaaranżowali, żeby jeden drugiego nie widział, żeby nie wiedział, na kogo jest wymieniany i ten Corvalan i ten. Także tylko jakiś anonimowy fraszkopis rosyjski ułożył epigramat stosowny. Pamieniali chuligana na Luisa Corvalana. Gdzie najti takuju blać, to na loniku pamieniać. Widać, że Rosjanom poczucia humoru też nie brakuje. No i ponieważ Rosjanie podpisali ten akt końcowy i tak dalej, no to trzeba było jakoś te wszystkie do nowej sytuacji się odnieść. I proszę Państwa,
wracam do kelnerów. Kelnerzy spisek straszliwy zawiązali. Potem tam pan niezawisły sąd ich tam przed swoje oblicze wziął, podobnie jak pana Marka Falentę. I niezawisły sąd nie odważył się zapytać, jacy to pierwszorzędni fachowcy pomagali panu Falencie i tym kelnerom. Widocznie miał to surowo zakazane od przełożonych, że tu wiecie, rozumiecie, możecie tutaj tego, ale bez przesady, tu praworządność ma swoje granice. No i tam pan Falenta został skazany, teraz jest, jak mówię, w tym psychiatryku. Co tam mu wynajdą? Być może, że schizofrenię bezobjawową, to jest jakaś słuszna myśl, raz rzucona w powietrze, prędzej czy później znajdzie swojego amatora. Także to wszystko przed nami, tym bardziej, że wchodzimy w etap surowości. Że ta pieredyszka się kończy i wchodzimy w etap surowości, widzimy tutaj, nie ma żartów. Jak ktoś tam powie w Ikei, że tam nie lubi sodomitów czy gomorytów, to jest bardzo poważne wykroczenie, to jest myśl o zbrodnia. Także widzimy, że etap surowości się zaczyna. Na razie jeszcze nikogo nie rozstrzeliwują, ale to wszystkie początki są skromne. Jak to Rzymianie starożytni mówili, bo Rzymianie starożytni mieli taki zwyczaj, że każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. No i właśnie jedna z tych sentencji to głosi, że omnia principia parva sunt. Wszystkie początki są skromne. No to właśnie mamy do czynienia z takimi skromnymi początkami. Proszę Państwa, dlaczego tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej kelnerzy podsłuchiwali, a od 2014 roku już te rewelacje zaczynają przeciekać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej? No, Platforma Obywatelska traci notowania, bo rzeczywiście te rozmowy, te deklaracje w czasie tych podsłuchanych rozmów były kompromitujące, a relatywnie wzrastają notowania Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Ano dlatego, że dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, no to naturalną rzeczą była obecność na pozycji lidera sceny politycznej ekspozytury stronnictwa pruskiego. Ale kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, no to już nie. To w tym momencie lider w postaci stronnictwa pruskiego był Amerykanom potrzebny jak psu piąta noga. No to też, ale tak, żeby tu standardy demokratyczne były zachowane, to właśnie w ten sposób nastąpiła podmianka. No i jak wiemy, pan prezydent Duda w 2015 roku wygrał wybory prezydenckie. Ciekawe, że prezydent Komorowski autentycznie był przekonany jeszcze 6 miesięcy wcześniej, że nie ma z kim przegrać tych wyborów. A 6 miesięcy później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym. Byliśmy świadkami cudów, wobec których cud w Kanie Galilejskiej to jest drobiazg. Proszę Państwa, no i Prawo i Sprawiedliwość wygrało też wybory parlamentarne, ale bezpieczniacy też się zorientowali, że przechodzimy pod kuratelę amerykańską. I zakrzątnęli się bezpieczniacy, których ja nazywam Stare Kiejkuty. Stare Kiejkuty od nazwy tej miejscowości tutaj na Mazurach, gdzie było tajne więzienia CIA, tam w tym ośrodku szkolenia wywiadu. No więc Stare Kiejkuty, jak się zorientowały, że to już na dobre przechodzimy pod kuratelę amerykańską, to się zakrzątnęły wokół tego, żeby Amerykanie wciągnęli ich na listę naszych sukinsynów. Bo sukinsyny dzielą się na dwie grupy, na sukinsynów naszych, no tych naszych, to my tam chołubiemy, posady im dajemy i tak dalej, popieramy, a i jakichś takich nie naszych. No to jakichś takich nie naszych, to my ze sceny politycznej zmiatamy, czasami nawet w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No to nic dziwnego, że nikt się nie chce w takim miejscu znaleźć, a Stare Kiejkuty tym bardziej. No i podjęli starania, żeby Amerykanów przekonać, żeby ich wciągnęli na tą listę naszych sukinsynów.
W związku z tym odbyła się 18 czerwca 2015 roku w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST z udziałem przedstawicieli najważniejszych ubeckich dynastii polskich i ważnych ubeków z Izraela, dlatego międzynarodowa. Ci ubecy z Izraela mieli żyrować wobec Amerykanów tę ofertę polityczną, o której za chwilę powiem, ale pretekstem do tej konferencji były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. I Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, o czym się głośno nie wiem, pilnować, żeby ci pasażerowie nie wysiadali po drodze. Jak już dolecą do Izraela, proszę bardzo, ale po drodze nie. No i te transporty się skończyły. I nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem robić, bo to są świetni żołnierze, komandosi, oni wszystko potrafią. Więc uradzono, żeby wysyłać ich na misje zagraniczne. Im dalej od Warszawy, tym lepiej. No bo jak dokazują w Afganistanie, to w Warszawie nie dokazują, także w Warszawie jest bezpiecznie. I takie te wspominki kombatanckie były pretekstem, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby tu ubecy izraelscy żyrowali wobec Amerykanów. Amerykanie się chyba wahali trochę. A w ogóle warto was wciągać? Pokażcie, no, co potraficie. No to im dwa razy nie trzeba było tego powtarzać. Zakręcili się i w ciągu dosłownie kilku dni utworzyli partię polityczną Nowoczesna z panem Ryszardem Petru na fasadzie. I jeszcze pan Ryszard nie zdążył ust otworzyć, żeby nas poinformować, w jaki sposób nam będzie przychylał nieba. A już naród go obdarzył 11% zaufania. No, tego fenomenu niepodobna wyjaśnić w sposób zwyczajny, ale na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej to jest wyjaśnienie jest proste. Konfidenci dostali rozkaz, prawo zwrot do pana Ryszarda marsz, no i jest partia polityczna i 11% zaufania, bo pokazuje, że 11% to nie jest mało, prawda? Proszę państwa, no i Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, także w roku 2015, pod koniec roku 2015 utworzyło rząd. Ale Niemcy są państwem poważnym, bo państwa w ogóle dzielą się na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Państwa poważne czym się charakteryzują? Ano tym, że potrafią sprecyzować swój interes państwowy. Jak już raz go sprecyzują, to potem się tego trzymają bez względu na okoliczności. A państwa pozostałe to albo nie potrafią sprecyzować swojego interesu, albo nawet potrafią, ale szybko o tym zapominają i zataczają się od ściany do ściany, wreszcie od tego, kto je w którym kierunku popchnie. Niemcy są państwem poważnym i wcale nie zamierzały pogodzić się z utratą wpływu politycznego w Polsce, a zarazem w całej środkowej Europie, tylko dlatego, że prezydentowi Obamie coś strzeliło do głowy. No to niech mu strzela, ale to tam dłużej klasztora niż przeora, prawda? My tutaj. No i jeszcze, jak pamiętamy, rząd pani Beaty Szydło nie zdążył nic zrobić, ani nawet nic powiedzieć. A już Komisja Europejska w styczniu 2016 roku wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Bezprecedensową, bo jeszcze w stosunku do żadnego państwa członkowskiego taka procedura nie została wszczęta. Jeszcze powiem, rząd nie zdążył nic zrobić, ani nawet nic powiedzieć, a już tę procedurę Komisja Europejska, na czele której stały dwa owczarki niemieckie, Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, zwłaszcza Franciszek Timmermans strasznie był tu zajadły. No i ta procedura w połowie roku 2016 została zaostrzona, doznała eskalacji w postaci Komisja Europejska postawiła Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Termin wykonania tych zaleceń przez polski rząd upływał 27 października.
Rząd nie wykonał żadnego z tych zaleceń, co wie, nawet nie odpowiedział na nie, tylko pani Szydło powiedziała, a one mają charakter polityczny, ideologiczny, niemerytoryczny i na tym się skończyło. Minął ten 27 października, no i nic. Wydawało się, że Polska może zlekceważyć niemieckie ultimatum i kary nie odebrać. No to tak dobrze już nie ma jeszcze. 16 grudnia rozpoczęło się przygotowanie do przesilenia politycznego w Polsce. Grupa posłów opozycyjnych, głównie z obozu zdrady i zaprzeństwa, podjęła próbę zablokowania ustawy budżetowej. Nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie według prawa polskiego rodzi taki skutek, że można rozwiązać Sejm i skrócić kadencję Sejmu i zarządzić wybory. Ta decyzja zależy od prezydenta, znaczy ta decyzja należy do prezydenta, ale pan prezydent Duda w grudniu 16 roku jeszcze by się nie ośmielił takiej decyzji samodzielnie podjąć. Później to już prędzej, ale wtedy jeszcze nie. I właśnie o to chodziło, że nie, bo wtedy zostałby oskarżony przez tych tam blokujących o złamanie konstytucji w już konkretnym punkcie. No i ta grupa posłów opozycyjnych by się kreowała, miałaby powód, żeby się kreować jako alternatywny ośrodek władzy, a właściwie nie alternatywny, tylko jedyny, prawdziwy, demokratyczny, który dosłownie własnymi ciałami zagradza drogę faszyzmowi. Dosłownie własnymi ciałami. No i jak tam rozpoczęło się blokowanie sali plenarnej Sejmu, to wokół Sejmu zwożeni pośpiesznie autobusami z całej Polski zaczęli gromadzić się konfidenci, którzy mieli tam przedstawiać zagniewany lud, no, żeby nadać dramatyzmu temu całemu wydarzeniu. No i o randze tego przedstawienia świadczyła obecność najstarszego kiejkuta III Rzeczypospolitej, pana generała Marka Dukaczewskiego, który w cywilnym przebraniu tu kołnierz sobie podniósł, tak i tak, ale od razu został rozpoznany i ci konfidenci, jak zobaczyli, że on własną osobą tam stoi, to już nie wiedzieli, jak gorliwo się okazać, rzucali się pod samochody, a taki pan Diduszko nawet udawał nieboszczyka. I to tak ładnie, że nawet żona się tam nabrała na to, lamentowała nad nim tam, jak tam Matka Boska marksistowska. No, ale jak wyłączyli kamery, to pan Diduszko zmartwychwstał, otrzepał sobie klapy, poszedł do domu. A jednocześnie tego samego dnia do Wrocławia przyjechał Donald Tusk. Pod pretekstem uczestnictwa w jakimś tam evencie i tak dalej. Ale tak naprawdę chodziło o to, że gdyby scenariusz się rozwinął zgodnie z przewidywaniami, to Donald Tusk z terytorium Rzeczypospolitej by się ogłosił jako tymczasowo pełniący obowiązki demokratycznego prezydenta, bo tamten faszysta, prawda, to już nie. W takich sytuacjach bardzo dużo zależy od międzynarodowego uznania. No i o tym też pomyślano, bo na 21 grudnia zostało wyznaczone posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone Polsce. Więc gdyby wszystko przebiegło zgodnie ze scenariuszem, to co Komisja by powiedziała? Alleluja i do przodu, prawda? Nareszcie w Warszawie jest ukręcono faszyzmowi łeb i tego. Dlaczego, proszę Państwa, 16 grudnia? No tego nie wiem, bo mówię, nasza złota pani też mi się nie zwierza, ale no jesteśmy skazani na domysły. A jak już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie, domyślajmy się. Ja na przykład się domyślam, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych jest tak, że wybory prezydenckie odbywają się na początku listopada, ale prezydent obejmuje stanowisko, składa przysięgę, obejmuje stanowisko dopiero pod koniec stycznia. I w okresie między początkiem listopada a końcem stycznia panuje w Stanach Zjednoczonych coś na kształt bezkrólewia. Ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które by wiązały ręce następcy. No a ten następca nie podejmuje decyzji, bo jeszcze nie objął urzędowania i nie może podejmować żadnych decyzji.
I tak zazwyczaj to Breskkrólewie nie jest jakieś dramatyczne czy głębokie, bo jak tam nawet w czasie kampanii wyborczej nam się przezywają, czy nawet układają pięściami, to są wybory i ten kandydat przegrany składa gratulacje kandydatowi wygranemu, no i emocje gwałtownie opadają, wszystko wraca do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem było inaczej. Ta wojna polityczna w Stanach Zjednoczonych wcale nie ustała wraz z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta. Przeciwnie, sprawia wrażenie, że coraz dopiero się rozpala i miałem okazję to widzieć na własne oczy. Jak w grudniu 2016 roku byłem w Nowym Jorku, no to demonstracje przeciwko Donaldowi Trumpowi, już wybranemu, te demonstracje niczego nie mogły zmienić, ale przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą i nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, $18,5 za godzinę. Jak ktoś tam dał sobie obić gębę przed kamerą, to chyba drożej to kosztowało, ale tak zwykły udział to $18,5 za godzinę. No i prawdopodobnie w Berlinie doszli do wniosku, że jak Trump jest w takiej opresji, że musi się oganiać przed tymi, co tam szarpią go za nogawki, no to nie będzie miał głowy do zajmowania się jakąś tam Polską. W takim razie trzeba w Polsce przeprowadzić fakty dokonane, a jak on obejmie urzędowanie w styczniu, to już będzie po wszystkim. Nie będzie musiał je przyjąć do wiadomości, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. No i stąd ten 16 grudnia. Proszę Państwa, wydaje się jednak, że te rachuby berlińskie, jeśli takie w ogóle były, a no jakieś musiały być, były nazbyt optymistyczne. Donald Trump rzeczywiście był na linii strzału, ale nie do tego stopnia, tam się tym przejmował, żeby zapomnieć o całym świecie. No i w przeddzień rozpoczęcia tego, jak to później zostało nazwane, Ciamajdanu w Warszawie, do Warszawy przyleciał na kilka godzin Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. No, CIA coś tam musiała wiedzieć, co się tu w Warszawie szykuje. I Rudolf Giuliani odbył dwugodzinną rozmowę z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. O czym rozmawiali, to nie wiem, ale coś tam muszę wiedzieć, więc dowiedziałem się, że dogadali się podczas tej rozmowy do wspólnych znajomych. Właściwie do jednego wspólnego znajomego, ale takiego, który wystarczy za cały legion wspólnych znajomych, mianowicie do pana Leiba Fogelmana. Okazało się, że Jarosław Kaczyński chodził z Leibem Fogelmanem do szkoły, no to stąd go zna. A Rudolf Giuliani wprawdzie nie chodził z Leibem Fogelmanem do szkoły, ale no zna go, bo jak ktoś nie zna Leiba Fogelmana, to lepiej, żeby się do tego nie przyznawał, bo inaczej straci pozycję towarzyską. No i po tej rozmowie Rudolf Giuliani odleciał do Ameryki, a Jarosław Kaczyński wyprowadził swoich posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej i tam uchwalili ustawę budżetową, na której, na zablokowaniu której wszystko się opierało, całe tam pozory legalności. No, od razu się pojawiły potępieńcze swary, czy ta ustawa jest aby legalna, czy nie, bo tam utytułowani krętacze jedni twierdzili, że absolutnie jest nielegalna, bo tą ustawę, a zwłaszcza taką, to można tylko w sali plenarnej uchwalić, ale inni krętacze utytułowani dowodzili, że wcale nie, że ważne jest dla uchwalenia ustawy, żeby posłowie ją przegłosowali. A w którym miejscu to robią, nawet w krzakach pod Sejmem mogą to zrobić i będzie ustawa uchwalona. No, tych sporów nie rozstrzygniemy tak na poczekaniu. Tam na pewno powstaną prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne, tam jurysprudencja niebywale się rozwinie, ale to centralne wydarzenie, ta oś wydarzeń, na której wszystko się opierało, wokół której wszystko się miało kręcić, przestała istnieć w jednej chwili. No i w trzy dni później w niemieckim dzienniku Die Welt zatrąbiono do odwrotu, ukazała się taka publikacja, no nie udało się. Trzeba na jakiś czas się będzie pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie.
I tylko tym posłom, którzy tam siedzieli, blokowali salę plenarną, to nikt nie powiedział, że już wojna się skończyła. I oni myśleli, że cały czas się toczy i tam śpiewali kolędy, jakieś kantyczki układali. No wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, powiedział, słuchajcie, już po wszystkim idźcie do domu, no to poszli. I po tej publikacji w Die Welt nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie na 7 lutego 2017 roku. Nie była to podróż do Canossy, bo nasza złota pani na 2 dni przed przyjazdem do Warszawy pokazała tęgi kij w postaci deklaracji, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. W przełożeniu na język ludzki oznacza ona tyle, że decyzje będą podejmowane w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom. No i z tym pani złota nasza przyjechała do Warszawy. Odbyła 4 rozmowy. 2 rozmowy z panią Beatą Szydłą, 1 rozmowę z panem prezydentem Dudą i 1 z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. Z panią Szydło były 2 rozmowy i podczas pierwszej rozmowy pani Szydło najwyraźniej nie wiedziała, co myśli. No bo jak już odbyła tę rozmowę, dziennikarze pytają, no i co pani premier sądzi o koncepcji Europy dwóch prędkości? A pani Szydło powiedziała, no jest interesująca. Ale 2 godziny później już wiedziała, co myśli. No i na to samo pytanie odpowiedziała, że jest absolutnie nie do przyjęcia. No co, w ciągu 2 godzin została naprostowana. No i później jeszcze, i nasza złota pani jakieś rozeznanie przeprowadziła, dlatego że, no to było 7 lutego, a na początku marca, a więc zaledwie tam niecałe 3 tygodnie później, wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły z apelem do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła z Polską porządek, dlatego, że poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to znowu owczarkom nie trzeba było 2 razy tego powtarzać, ale to znaczyło, że inaczej rozkładamy akcenty. Już nie walczymy o demokrację. No to znaczy walczymy oczywiście, ale nie przede wszystkim, bo przede wszystkim walczymy o praworządność. No i dopóki walczyliśmy o demokrację, to na fasadzie tej walki o demokrację mógł być nawet pan Mateusz Kijowski. No czemu nie? Ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już nie. No bo jakby to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał malwersant, alimenciarz, no to nawet dla Franciszka Timmermansa, chociaż on ma skórę grubą jak hipopotam, to jednak by było za dużo tego dobrego. Więc pan Kijowski został wycofany do głębokich szeregów, tam kazali mu milczeć, morda w kubeł i tak dalej. Więc on się dostosował. Wiecie, Kijowski rozumiecie, no i tak dalej. A na pierwszą linię frontu w charakterze mięsa armatniego zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. No bo jak walczymy o praworządność, to kto ma być w awangardzie, jak nie niezawiśli sędziowie? No i niektórym niezawisłym sędziom się to bardzo spodobało. Odbyły się 2 kongresy sędziów polskich, bardzo dziwne, dlatego że nikt nie wybierał delegatów na te kongresy. Zatem przyjeżdżał kto chciał, albo kto musiał, przyjechać. No i te kongresy bardzo takie krytyczne wobec rządu stanowisko zajęły. A pan prezydent Duda w lipcu 2017 roku, już po wizycie Donalda Trumpa, o której powiem jeszcze w dalszej części, po 45-minutowej rozmowie z naszą złotą panią zapowiedział, że zawetuje ustawy sądowe, czyli włączył się do walki o praworządność, ale po przeciwnej stronie. Po przeciwnej stronie, po stronie obozu zdrady i zaprzeństwa, co ogromnie osłabiło obóz dobrej zmiany, bo pan prezydent Duda był takim filarem obozu dobrej zmiany, robił wszystko, co mu kazali, a tu on nagle dokonał felonii, zbuntował się przeciwko swojemu wynalazcy. No i prezydenta Dudę też to osłabiło. Nie wiem, co mu tam nasza złota pani powiedziała, bo rzecznik rządu niemieckiego pytany o to, o czym była ta 45-minutowa rozmowa, powiedział, że były poruszane
czasie tej rozmowy kwestię praworządności w Polsce, ale on nic więcej nie powie, bo nie ma w zwyczaju ujawniać treści takich rozmów. No i tyle, żeśmy się dowiedzieli. Proszę Państwa, prezydenta Dudę też to trochę osłabiło, bo no, przegryz pępowinę, która łączyła go z PiS-em, a tu jeszcze 3 lata kadencji, no to żeby się nie wpatrywać w żyrandol albo w sufit, to musiał sobie poszukać jakichś nowych przyjaciół. I nowi przyjaciele się zgłosili. Stare kikuty, ale powiedziałem, możemy się z tobą, frędzlu, przyjaźnić, ale nie za darmo. No co ty sobie myślisz? A za co? A no jak nam przyniesiesz na tacy głowę Macierewicza, to pogadamy. No i tu zaczęła sytuacja, a naczelnik państwa też był osłabiony, w związku z tym musiał się liczyć ze zdaniem, z opinią starych kikutów, bo gdyby nie, to nie wiadomo, na czym by się to skończyło. No i proszę Państwa, na przełomie roku 2017-2018 nastąpiła głęboka rekonstrukcja rządu. Jest takie opowiadanie Chestertona, Złamana szabla, które się zaczyna od takiego dialogu. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? No w lesie. A jak nie ma lasu, to gdzie? A to zasadzi las, żeby schować w nim liść. No i moim zdaniem ta głęboka rekonstrukcja rządu to był taki las zasadzony po to, żeby ukryć jeden listek w postaci złowrogiego Antoniego Macierewicza, bo złowrogi Antoni Macierewicz naraził się wielu środowiskom. Salonowi się naraził za lustrację. W 1992 roku wojskowym służbom informacyjnym, czyli starym kiejkutom, za rozwiązanie i tam sporządzenie raportu i aneksu. No takim różnym biznesmenom naraził się za anulowanie kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. Cena tych śmigłowców, jaką Polska miała zapłacić, była prawie dwukrotnie wyższa od ceny, jaką płaciły inne państwa. No to było już na pierwszy rok, widać, że jakaś tam forsa poszła pod stołem i kontrakt został anulowany, więc na dobry porządek trzeba było te pieniądze oddać. No ale jak tu oddać, jak już zostały wydane? Wyobrażam sobie, ilu ludzi budziło się w nocy zlanych potem, z kołaczącym sercem i już nie mogło zasnąć do rana. Nie dziwnego, że no jasne. I wreszcie nasza niezwyciężona armia też miała do niego pretensje, że za kurację przeczyszczającą. Jak Państwo widzicie, nazbierało się tego sporo. No i głowa Antoniego Macierewicza się potoczyła. A przy okazji inne głowy, pani Beata Szydło została tutaj zwolniona, na jej miejsce przyszedł pan Mateusz Morawiecki, który wcześniej pozostawał w orbicie obozu zdrady i zaprzeństwa, był doradcą Donalda Tuska. No i pan minister Jacek Czaputowicz, jeszcze ze stajni, że tak powiem, skompletowanej przez drogiego Bronisława, czyli Bronisława Geremka. I pan premier Morawiecki i pan Jacek Czaputowicz jako minister spraw zagranicznych dostali zadanie ocieplenia stosunków z Unią Europejską. O tej sztuki można dokonać tylko w jeden sposób, że będziemy się słuchali naszej złotej pani. A nasza złota pani wyrozumiale pozwala nam na takie trąbtadrackie deklaracje, że my tu nie ustąpimy, że my tu nie tego. Ale potem po cichu ustępujemy i tu nasza złota pani rozumie, że to trzeba takie przedstawienia odgrywać. Proszę Państwa, to jeszcze by może nie było takie niebezpieczne i pan prezydent Duda może by nie został tak podkręcony, gdyby nie to, że 6 lipca 2017 roku przyjechał do Warszawy prezydent Donald Trump. I no, nasadził nam komplementów takich, że aż to tak trochę do przesady było niesmaczne, ale że tu mały, ale bardzo dzielny naród i tak dalej. Ale podczas konferencji prasowej wygłosił oświadczenie, że program Trójmorza bardzo mu się podoba i ze Stanów Zjednoczonych go wspierały. O co chodzi? Proszę Państwa, znowu musimy wrócić do drugiej połowy lat 80. po tym, jak po spotkaniu Reykjaviku tam się to
zapowiedź wiarygodna pokazała, ewakuacji Imperium Sowieckiego. Państwa Europy Środkowej, które były nauczone negatywnie kruchością porządku wersalskiego, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć taki system reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku w Budapeszcie cztery państwa, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały porozumienie o współpracy politycznej, potocznie zwane od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, stąd Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Ano na to, że Rosja znowu pogrąża się w zapaści, skoro się ewakuuje, no to już nie będzie tutaj wysadzała z tego porozumienia w powietrze. Niemcy wprawdzie w zapaści się nie pogrążają, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich. W związku z tym być może ze względu na te powiązania też nie będą w stanie wysadzić tego w powietrze, więc trzeba stworzyć fakty dokonane, korzystając ze sprzyjającego momentu dziejowego, a potem ich bronić. I jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły, natomiast całkowicie zawiodły, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów w Europie, a nastąpiło to po 12 września 1990 roku, wtedy w Moskwie został podpisany taki traktat 2 plus 4, potocznie zwany. On tak oficjalnie się nazywał traktat o ostatecznym uregulowaniu kwestii niemieckiej. Ten traktat znosił okupację Niemiec, bo Niemcy do 12 września 1990 roku były formalnie okupowane. Ten traktat znosił okupację Niemiec, otwierając drogę do zjednoczenia, które nastąpiło miesiąc później. I Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze Heksagonale. I zrobiły to w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. Co prawie natychmiast wtrąciło Jugosławię, która miała być takim bałkańskim filarem Heksagonale, w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, jak zobaczyli, jak to wygląda, no to natychmiast się zdystansowali od tego i od tej pory próżnię polityczną powstałą po ewakuacji Sowietów ze środkowej Europy wypełniają Niemcy poprzez rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, której są politycznym kierownikiem. I 1 maja 2004 roku ta polityka niemiecka zakończyła się pełnym sukcesem. 8 państw środkowoeuropejskich zostało przyłączonych do Unii. W ten sposób Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z 1915 roku. Ten projekt Mitteleuropa dotyczył organizacji politycznej Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I przewidywał, że tam się utworzy takie państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. No i od 2004 roku ten program jest intensywnie wdrażany. Jak wielu ludzi nie wie, dlaczego coś tak się dzieje, to właśnie dlatego. No, nikt tam tego głośno nie mówi, bo to po co się chwalić, kiedy lepiej zrobić fakty dokonane i bez tam trąbtadrackiej propagandy. I no to wydawało się, że sprawa Heksagonale już zmarła śmiercią naturalną. Ale niemieckie przywództwo się zachwiało. Niemieckie przywództwo w Europie się zachwiało z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu głupstw, jakie nasza złota pani popełniła w trakcie kryzysu migracyjnego. No przecież narobiła głupstwo, ona sama teraz już się do tego przyznaje, ale wtedy to poszczególne kraje się próbowały bronić przed naśladowaniem tych głupstw, no to były sztorcowane tam, do dzisiejszego dnia są. To, i to była pierwsza przyczyna, dla której niemieckie przywództwo się zachwiało, bo to
Polska czy Węgry, no nie, no myśmy się w traktatach nie zobowiązali do tego, że każde głupstwo będziemy naśladować, no nie. I drugim powodem, drugą przyczyną był wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, jeszcze jak był kandydatem, to wcale nie ukrywał niechętnego stosunku do niemieckiej hegemonii w Europie. On to mniej więcej kontynuował linię Margaret Thatcher, która też była przeciwna nawet zjednoczeniu Niemiec i mówiła, ja tak kocham Niemców, że życzyłabym im, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20. Bo taka była Margaret Thatcher. No to Trump trochę inaczej, ale jak został prezydentem, to nie zmienił tego stosunku. No i przyjechał do Warszawy i powiedział o tym Trójmorzu. A Trójmorze to jest nic innego, tylko heksagonale uzupełnione i poprawione. Bo wadą tego heksagonale pierwotnego było to, że nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora i Niemcy bez trudu to rozgoniły całe towarzystwo. Tutaj ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, a to całkiem inna historia, zwłaszcza dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. Bo to wojsko tam nic, ale pewnego dnia może dostać jakieś rozkazy i wtedy sytuacja się zmieni. Proszę Państwa, jestem przekonany, że ta deklaracja Donalda Trumpa w Warszawie zapaliła czerwoną lampkę alarmową w Berlinie. Dlatego, że projekt Trójmorza w przypadku realizacji zagrażałby trzem bardzo ważnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważałby niemiecką hegemonię w Europie, bo tu cała Europa Środkowa się wyłamuje z subordynacji. Po drugie, blokowałby program budowy IV Rzeszy, w który Niemcy tyle zainwestowały. No jaka IV Rzesza, jak cała Europa Środkowa jest poza nią? I wreszcie umożliwiłby państwom środkowej Europy uwolnienie się z ograniczeń nałożonych na nie przez projekt Mitteleuropa. Niemcy zrobią wszystko, żeby to zablokować. Wszystko. Oczywiście no, trzeba to robić cierpliwie i metodycznie, umiejętnie. W związku z tym najprostszym sposobem zablokowania tego projektu jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i ustanowienia tam takiego rządu, który Polskę z tego projektu wycofał. A on bez Polski nie ma racji bytu. No i bardzo nam się to wszystko podobało. A jeszcze jedna rzecz, bo to praworządność walczyliśmy. W pewnym momencie rozgorzała straszliwa batalia o to, czy pani prezes Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie jest. Ona sama nie wiedziała, czy jest, czy nie jest. Tak raz była, potem nie była, potem znowu się stawała. Także bardzo sytuacja była dynamiczna. Dlaczego taka wojna o to stanowisko? Tego się nie da wyjaśnić bez odwołania się do traktatu lizbońskiego. Otóż w traktacie lizbońskim jest coś takiego jak klauzula solidarności. Ona stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to na prośbę tego państwa Unia Europejska może udzielić mu bratniej pomocy. Na prośbę tego państwa. A że zagrożenie dla demokracji się pojawiło, no to już wiedzieliśmy od stycznia 2016 roku, kiedy komisja wszczęła tę procedurę, prawda? Potem Polska nie wykonała zaleceń, no w ogóle fatalnie. Demokracja jest zagrożona w najwyższym stopniu. Na prośbę tego państwa, czyli zazwyczaj z taką prośbą powinien wystąpić rząd. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy to zagrożenie dla demokracji płynie właśnie od rządu, bo taka jest diagnoza. No to wiadomo, że on się z taką prośbą nie zwróci. Ale rząd jest tylko przedstawicielem jednej z trzech władz państwowych, mianowicie władzy wykonawczej, bo przedstawicielem najwyższym władzy sądowniczej jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I jeśli on by złożył taką prośbę, no to pozory legalności byłyby uratowane. No i okazało się, że pani Gersdorf jednak jest. Przecież do, jak ma pan Morawiecki pocieplać stosunki z Unią, to nie może tu wierzgać przeciwko Oszczeniowi. Doszło do tego, że pani Gersdorf przyjęła go na audiencji w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i na tym spór się zakończył. Proszę Państwa, projekt Trójmorza bardzo nam się podobał i ja tak nawet mówiłem, że to
jeśli miał porównać coś go do jakiegoś innego wydarzenia z przeszłości, to bym go porównał do Unii Lubelskiej, która, że tak powiem, wepchnęła Polskę do rangi mocarstwa europejskiego. No ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jaką straszliwą cenę Polska będzie musiała zapłacić za obietnicę poparcia dla, nie tam za zrealizowanie, tylko za obietnicę poparcia dla Trójmorza. Bo teraz niestety wiemy, w postaci realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, które, jeśli nastąpi, no to się skończy okupacją Polski, żydowską okupacją Polski. Okupacjo, łacińskie słowo okupacjo, znaczy zawłaszczenie. Zawłaszczenie. No i taki będzie rezultat zrealizowania tych roszczeń żydowskich. I rząd tutaj zachowywał się i zachowuje bardzo dziwnie. Dlatego, że kiedy prace nad tą ustawą w Stanach Zjednoczonych ruszyły, ustawą 437, to niektóre środowiska polonijne, czy nawet spora część tych środowisk polonijnych, podjęła taką rozpaczliwą próbę lobbingu przeciwko, żeby zablokować tę ustawę. No i została zwołana konferencja w Waszyngtonie dwudniowa. Pierwszego dnia miało być sformułowane polskie stanowisko, polskie zastrzeżenia, a następnego dnia uczestnicy tej konferencji mieli odwiedzić wszystkie 450 biur tych kongresmenów na Kapitolu, żeby im to przedstawić, żeby oni wiedzieli, dlaczego Polacy protestują. Niestety do Stanów Zjednoczonych przyleciał wiceminister spraw zagranicznych pan Marek Magierowski, obecnie ambasador Polski w Izraelu, i odbył wiele rozmów z osobistościami polonijnymi. Po tych rozmowach te osobistości się wycofały z udziału w konferencji w Waszyngtonie. Ta konferencja się odbyła, ale już nie miała takiej siły przebicia, jakby miała. No i w rezultacie kongresmeni uchwalili ustawę, prezydent Trump ją podpisał. Jaki jest sens prawny tej ustawy? Taki, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska, między innymi Polska, tym roszczeniom zadośćuczyniła. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych musi co roku składać kongresowi sprawozdania, jak tam to wygląda. No i o tym, jak to wygląda, to świadczy notatka, którą ujawniłem w maju. Z rozmowy, jaka była drugiej rozmowy, jaka była przeprowadzona przez pana Tomasza Jastgerdiego, który jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, a więc nie prywatną osobą, tylko umocowanym funkcjonariuszem Stanów Zjednoczonych, z panem Jackiem Chodorowiczem, ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który z kolei jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do kontaktów z diasporą żydowską. On sam jest członkiem tej diaspory, także to ma sytuację ułatwioną, ale no mniejsza o to. I ten pan Jastgerdi w czasie tej rozmowy przedstawił plan, jak ma być, panu ambasadorowi. Otóż wyrozumiale stwierdził, że strona amerykańska znaje sobie sprawę z tego, że w horyzoncie roku wyborczego, używa takiego sformułowania, w horyzoncie roku wyborczego nie można przeprowadzać przedsięwzięć publicznych i formalnych, czyli ustaw stosownych, bo ustawa nie ma ustaw tajnych, każda ustawa musi być opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ale powiada, to nic to nie przeszkadza, żeby w tej sprawie nastąpił jeszcze przed wami istotny postęp. I wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp. Otóż rozumie to przejście do negocjacji, na temat konkretnych kwot finansowych. Więc tu po lekturze tej notatki już nie można mieć żadnych wątpliwości. No i rząd musiał zabrać głos. Znaczy rząd jak rząd. Naczelnik państwa powiedział, że nie oddamy ani guzika. No to ładnie, tyle tylko, że Jarosław Kaczyński jest prostym posłem i jego deklaracje wygłoszone na wiecach
w żadnym stopniu państwa polskiego nie wiążą. Ja dlatego przedstawiłem projekt ustawy, która jest krótka, więc ją tu zacytuję. Artykuł 1, punkt 1. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej. Innym, jeśli są uzasadnione, to nie dajemy szlabanu, ale do tej to tak. No i że obowiązek złożenia tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł 2 stanowił, że kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy przystępuje do próby realizowania tych roszczeń albo próbuje obejść wynikający z niej zakaz, podlega karze z artykułu 129 kodeksu karnego. No i ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Artykuł 129 kodeksu karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. On ma brzmienie takie, że kto, będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej, działa na szkodę państwowego interesu, podlega karze od roku do lat 10. Dlaczego ta ustawa? Ona by nie blokowała, w 100% by nie zabezpieczała Polski przed tą groźbą, największym zagrożeniem od 1939 roku. Ale by pozwalała nam zyskać na czasie, bo rząd mógłby powiedzieć, no słuchajcie, nie możemy żadnych rokowań tu prowadzić, żeby zdawać się w żadne tu dyskusje, dlatego że 10 lat. No to nie są żarty. To co, będziecie razem z nami siedzieli? Nie. Więc my na razie musimy to odłożyć do jakiegoś czasu. I odłożylibyśmy przynajmniej do przyszłego roku, kiedy będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Może, być może, że Donald Trump zostanie prezydentem, ale być może, że ktoś inny. Co prawda nadzieja jest słaba, a lepsza taka niż żadna. Lepsza taka niż żadna. No i jak państwo wiecie, tam poseł Rzymkowski z klubu Kukiz 15 przedstawił projekt taki trochę obszerniejszy, moim zdaniem niepotrzebnie, bo tam takie są postanowienia, że te postanowienia takie to by były nieważne. No ale to wiadomo z artykułu 58 kodeksu cywilnego, że czynność prawna wbrew ustawie jest nieważna i tyle. No, to, po co to powtórzył? No, ale dobra, powtórzył. Więc skierowane to zostało do marszałka Sejmu i marszałek Kuchciński zdjął ten projekt z porządku dziennego, uzasadniając, że on by skomplikował stosunki międzynarodowe. No pewnie, żeby skomplikował, ale jeżeli alternatywą jest żydowska okupacja Polski, to już ten wzgląd przestaje mieć jakieś znaczenie, bo to wiadomo, że Izrael by nam rozdarłby się nas od ducha do ucha, ale no to jeszcze od tego nikt nie umarł, prawda? Natomiast od okupacji to no są wszystkie konsekwencje. Proszę państwa, no i z tym bagażem wchodzimy w rok wyborczy. Widzimy, że ta wojna polityczna jest refleksem walki o wpływy w środkowej Europie i w Polsce między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami. Jeszcze chwila, jeszcze jedno zdanie na temat Trójmorza. Otóż, proszę państwa, od 1990 roku Niemcy stały się wyznawcami pewnej doktryny politycznej, czyli europeizacji Europy. W przełożeniu na zwyczajny język to chodzi o to, żeby wypychać, no delikatnie, bo to dopóki wojsko amerykańskie jest w Niemczech, to nie ma miejsca na żadne gwałtowne ruchy, ale cierpliwie i metodycznie wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej, zwłaszcza z funkcji kierownika tej polityki. Dlaczego? No Niemcy dwa razy przegrały wojnę, które mogły wygrać właśnie z powodu wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej. Nie życzą sobie tu obecności amerykańskiej. To jest jasne. Francja to z innych powodów nieważne w tej chwili. I jak my o tym wiemy, to Stany Zjednoczone też o tym wiedzą. I wcale nie zamierzają dać się wypchnąć.
ale żeby się nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie jakiś obszar, na którym mogły postawić obie nogi. No i Trójmorze to jest odpowiedzią na taki amerykański interes. I proszę Państwa, problem polega na tym, że ta sytuacja, tej sytuacji można było zapobiec jeszcze w 1999 roku. Można było zapobiec w 2001 roku. Można było zapobiec w 2003 roku i w 2014 roku. Nawet jeszcze w 2018 roku to już by było rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę, bo w 1999 roku Polska została przyjęta do NATO. Co to znaczy, że została przyjęta do NATO? Że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb globalnej amerykańskiej rozgrywki z Moskalikami, tam ze wszystkimi innymi, ryzykując zniszczenie tego terytorium. To nie my będziemy decydowali, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jakie przybierze rozmiary, jakie skutki, do jakich następstw doprowadzi. My to będziemy się temu przyglądać, jeżeli przeżyjemy ten eksperyment. I Polska z tego tytułu powinna uzyskiwać wynagrodzenie. No ale trudno wymagać od profesora Geremka, żeby on właśnie tak się domagał. Drugi taki moment to był, kiedy Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Poprosił nas sojusznik, no to dobrze, my taką prośbę powinniśmy spełnić, ale powinniśmy przedstawić naszemu sojusznikowi dwie prośby wzajemne. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą wywierały na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń. I po drugie, żeby się zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. To było do załatwienia, zwłaszcza to drugie. Bo wtedy Stany Zjednoczone wydawały na operację pokojową i misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie 300 milionów dolarów dziennie, więc wcale by nawet nie zauważyły tam na przykład 3 miliardów dolarów na rocznie na tam konwersję militarną długu zagranicznego. No a Polska by wiedziała wtedy, co robi nasze wojsko, ten kontyngent w Iraku, że zarabia pieniądze na modernizację sił zbrojnych. No to już wiemy przynajmniej, a tak to nic. I kiedy to się skończyło, kiedy pan minister Klich wycofał ten kontyngent, no to pytałem publicznie, czy wygraliśmy tę wojnę, czy nie. Bo jak wygraliśmy, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są branki, a jak przegraliśmy, to kogo trzeba postawić pod ścianę, żeby został rozwalony, bo nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę, nikt za to nie odpowiada. Wreszcie kolejny moment to był, kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, żeśmy znowu zostali amerykańskim dywersantem na wschodnią Europę. Dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem wtedy, że nie powinniśmy powtarzać błędu prezydenta Kaczyńskiego, który podjął się wcześniej tej niebezpiecznej roli za darmo. Że teraz dobrze, chcą, żebyśmy byli tym dywersantem, dobrze, to będziemy, ale dwie sprawy. Właśnie obietnica, że nie będzie nacisków w sprawie żydowskich roszczeń i po drugie Polska, która się podjęła tej roli, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że Stany Zjednoczone traktowały Polskę tak samo jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. Czyli kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację sił zbrojnych. Tu mamy dobry argument, dlatego że polska armia jest częścią sił zbrojnych Paktu Atlantyckiego i w dodatku rozlokowaną na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to w interesie całego paktu jest. I udogodnienia wojskowe podobne do tych, czy takie same, z jakich korzysta Izrael. Ale nikt prezydenta Obamy o to nie poprosił, a on nie był prezydentem Polski, więc wcale nie miał obowiązku tutaj zabiegać o nasze interesy. I ostatni moment już desperacki. Desperacki. Sam nie wiem, czy to by coś dało, ale no desperacki. Taki rzut na taśmę. Kiedy te prace nad ustawą 461 miałyby się rozpocząć, zakładam, że nasz wywiad coś tam wie.
no to powinien pojechać do Departamentu Stanu w Waszyngtonie, jakiś taki tam człowiek od nas, i powiedzieć Amerykanom tak, słuchajcie, wiemy, że tu zamierzacie coś takiego sprokurować. Prosimy Was, żebyście tego nie robili, żebyście to zdjęli z agendy. Bo jeśli nie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. To jest bardzo ryzykowne, bo mogliśmy usłyszeć, no to występujcie. Ale być może byśmy tego nie usłyszeli, bo ja zakładam optymistycznie, że Stanom Zjednoczonym nie jest wszystko jedno, czy rosyjska broń jest 1000 kilometrów na wschód, czy 1000 kilometrów na zachód. Być może, że nie jest im wszystko jedno i być może taka groźba zrobiłaby na nich wrażenie, bo to był wybór, no albo jesteśmy waszymi sojusznikami, albo chcecie nas sprzedać Żydom, tak jak żeście to zrobili w 1945 roku w Jałcie, kiedyście nas sprzedali Stalinowi. Tak, no, ale mówię, to jest desperacka próba, bo nie wiem, czy taki rząd nie zostałby obalony. Dlatego tak mówię, że kiedyś byłem w Denver, Colorado, no i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który górnictwem się zajmuje, tam inżynier Polak, taki po AGH. No i opowiadał mi, jak to tam ta branża funkcjonuje w Stanach. I tam mi opowiada, to interesy na całym świecie przecież robią. No i w pewnym momencie mówi tak, ale jako o rzeczy zwyczajnej. Mówi, wie pan, jak tam czasami niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. Znaczy nie on oczywiście, tylko CIA, bo to po to przecież jest. Więc bardzo możliwe, że taki rząd byłby zmieniony, ale może by nie był. Bo jakby taki rząd został zmieniony, to na jaki? No właśnie to jest podobna złota pani przecież czeka w kolejce, więc lepiej mieć to wszystko na uwadze. Proszę Państwa, więc z takim bagażem wchodzimy w rok wyborczy. Ale oczywiście o tym wszystkim, co ja tutaj mówię, to żadne ugrupowanie stawiające do wyborów nie powie. A to są najważniejsze sprawy, przed którym państwo stoi. Nie to, że tam będzie ciąża plus. Bo to jest takie przekupywanie ludzi ich własnymi pieniędzmi. Tylko podjęcie takich przedsięwzięć, które by stworzyły w Polsce zalążek jakiejś siły. Ten pomysł ma tak wielu wrogów, że do tej pory się nie udało tego zrobić. I jeżeli zostanie system dwupartyjny, a na to się zanosi, to będziemy przez następne 4 lata, a może nawet 8, a może nawet 40, takimi bezradnymi świadkami walk kogutów, których gdakanie się podnosi aż pod niebiosa, pierze się sypie dookoła, ale Polska z tego nic nie ma. I nawet walk kogutów, takich tam ofiar nie ma, bo proszę Państwa, już na sam koniec. 4 lata rządów dobrej zmiany. No i pytanie retoryczne. Czy ktoś został posadzony? Odpowiedź brzmi nikt. To znaczy, że nadal obowiązuje niepisana zasada konstruująca III Rzeczpospolitą, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję Państwu, żeście mnie cierpliwie wysłuchali. No i przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania. Rozgadałem się do nieprzyzwoitości. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, jak większość sali, tak samo i ja cenię pańskie autorskie jednak w dużej mierze spojrzenie na to, co się działo w naszej historii tutaj najświeższej, a może jednak kilka zdań by zaryzykował pan, co się wydarzy, bo to jest jednak troszkę bardziej ryzykowne niż takie dowcipkowanie sobie i czasem uszczypliwości jakieś w stosunku do tego, co się działo. Proszę Państwa, no co się wydarzy, to nie wiem. Jutro może być koniec świata, ale zakładam optymistycznie, że jutro końca świata nie będzie. No to tak, jesienią w październiku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.
prawdopodobnie rozegrają się między dwoma ugrupowaniami, dlatego że pojawiła się taka inicjatywa, żeby pan prezydent Duda jak najpóźniej ogłosił termin wyborów, żeby w związku z tym ugrupowania takie słabsze nie zdążyły zebrać podpisów. No to pan, jestem przekonany, że pan prezydent Duda to zrobi. Dlaczego? Dlatego, że on zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, a on nie ma żadnego aparatu wyborczego poza PiS-owskim. Więc musi po prostu pójść do kanoscy, musi się pan prezydent, czy naczelnik państwa go wytarza, ale potem go ułaskawi, tak jak Jacka Kurskiego, tak jak Zbigniewa Ziobrę, ułaskawi go, bo jemu też tacy ludzie są potrzebni właśnie, żeby robili to, co... No i wtedy będziemy mieli, jak powiadam, wybór między obozem dobrej zmiany i obozem zdrady i zaprzeństwa. Ale w październiku tego roku sekretarz stanu pan Mike Pompeo będzie musiał złożyć kongresowi sprawozdanie. No i coś tam będzie musiał napisać w tym sprawozdaniu. Jak Polska nie zadośćuczyni żydowskim roszczeniom, to lobby żydowskie jest dostatecznie wpływowe, żeby przynajmniej podniosło klangor. Jeżeli nie tyle, żeby poprzez kongres zmusić rząd Stanów Zjednoczonych do wdrożenia wobec Polski sankcji. Nie wiem jak dotkliwych, ale na pewno dotkliwych. Stany Zjednoczone dysponują bardzo szerokim arsenałem takich możliwości. I co wtedy nam powiedzą nasi umiłowani przywódcy? Powiedzmy, że dobra zmiana wygra wybory. No, może nam tego nie powiedzą, ale może nam powiedzą tak. Bo trzeba będzie kompleksowe ustawodawstwo wtedy uchwalić, no i już wtedy nie da się tego utrzymać dłużej w dyskrecji. I wtedy nasi umiłowani przywódcy mogą nam powiedzieć tak. No dobra, zdradziliśmy was, ale to i tak macie szczęście, to myśmy was zdradzili, bo jak my byśmy was nie zdradzili, to Tusk by was zdradził i to dopiero by było nieszczęście. Nie no, to ja tam opowiadałem o rzeczach, które wcale nie są śmieszne. Tyle tylko, że no, ponieważ mam pogodne usposobienie, to ubieram to w taką formę, żebyście państwo się nie nudzili, ale to nie jest wesołe. To tak jak w takiej piosence francuskiej, że ty słowiczku śpiewasz, a mnie się na płacz zbiera. Tak. Proszę bardzo. Szanowny panie redaktorze, mówimy o roku wyborczym. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że szefową Komisji Europejskiej będzie pani Ursula von der Leyen. Niemka, podwładna pani Angeli Merkel, szczęśliwa matka siedmiorga dzieci. Niemka. Chodzi o to, że proszę mi powiedzieć, czy wygrali bardziej Niemcy, czy Francuzi, którzy za pomocą pani Krystyny Lagarde obejmują władzę w Europejskim Banku Centralnym? Myślę, że wygrał tandem francusko-niemiecki, dlatego że w tej chwili twierdza Europa to jest Niemcy z Francją. To i jakimiś tam satelitami drobniejszego płazu, ale Niemcy z Francją. Dlaczego Francja to robi? Przypuszczam, że składają się na to dwie przyczyny. Po pierwsze, tradycyjna od jeszcze pierwszej wojny światowej niechęć Francji do Stanów Zjednoczonych. Ja tak kiedyś rozmawiałem z takim panem Francuzem, bardzo takim no, markizem. No i tak rozmawialiśmy, ja mówię, wie pan, jeżeli prawdą jest to, co Hegel pisał o duszy narodu, to Francja ma duszę kobiety. A on mówi, co pan przez to rozumie? Ja mówię, no to, że właśnie między innymi dwa takie mu podałem przykłady. Po pierwsze, taki ambiwalentny stosunek Francji do Rosji. Z jednej strony taka ruska brutalność to Francję przeraża, ale z drugiej strony perwersyjnie ją pociąga.
Tylko mówię, panie Markizie, Rosjanie nie rozumieją takich subtelności duszy kobiecej i skończyć się to może na tym, że Rosja Francję zgwałci najzwyczajniej w świecie. A drugi taki powód to jest właśnie stosunek Francji do Stanów Zjednoczonych. Francuzi są narodem bardzo ambitnym, żeby nie powiedzieć pysznym. I nie lubią, nie mogą wybaczyć Ameryce, że dwukrotnie widziała Francję w sytuacji bez majtek. Nie, to jest trudne do zrozumienia, ale tak jest. Zapewniam państwa, że tak jest. Nigdy tego nie powiedzą, ale tak jest. I dlatego, ponieważ Francuzi też nie chcą, a trzeci powód, taki można powiedzieć już bardziej racjonalny, to jest to, że Stany Zjednoczone przyłożyły rękę do likwidacji francuskiego imperium kolonialnego. To akurat jest prawda. Więc mają trzy poważne powody, znaczy jeden poważny, dwa takie mniej poważne. No ale co z tego? Emocje są też ważne faktem politycznym. Jak ktoś czegoś nie lubi, no to po prostu nie będzie tego popierał politycznie. I Francja nie chce dominacji Stanów Zjednoczonych w Europie, Niemcy też nie chcą. No to dlatego taka współpraca jest. Moim zdaniem wygrał ten, z tym, że w tym tandemie bardziej Niemcy wygrali niż Francja. Bo stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego, owszem, bardzo ważne, ale stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej jest znacznie ważniejsze. Bo w Komisji Europejskiej są właściwie wszystkie instrumenty władzy. W Banku Centralnym jest tylko jeden. To pokrywanie deficytów budżetowych Unii Europejskiej. No to pani Lagarde będzie to robiła. Nawet jakby jej nie było, jakby pojechała na wakacje, to samo się będzie robiło, prawda? Więc tu. Natomiast Komisja Europejska na bieżąco reaguje na wszystko tak, jak pająk w sieci, na najmniejsze drgnienie i od razu wyczuwa. Proszę bardzo. Proszę pana. Takie pytanie, skoro pan już tutaj ruszył temat dusz narodów, to w takim układzie jakby pan scharakteryzował duszę Polaków? Wie pan, to jest kłopotliwe pytanie, bo Polacy są narodem bardzo takim poczciwym. Ale to w takim starym znaczeniu tego słowa, poczciwym. Ale na tej poczciwości źle wychodzą. Bo dwie takie opinie o Polakach chciałbym przytoczyć na uzasadnienie tego. Pierwsza to jest opinia ambasadora Katarzyny w Warszawie, Ottona Magnusa von Stackelberg. On pisze tak tam w raporcie do Katarzyny, że wolność polska zawsze manifestowała się raczej w sferze imaginacji, w sferze wyobraźni i przyzwyczaiła ten naród do kultu działań pozornych. To prawda, bo przenikliwa opinia. Niestety nie powiem. U nas bardziej się ceni frazes niż realne działanie. Bardziej to, czyli kult działań pozornych. No i druga opinia Winstona Churchilla. Winston Churchill powiedział, że naród polski jest lekkomyślny. No to chyba też prawda, a najlepszym tego dowodem jest to, że jemu żeśmy zaufali. To wiedział, co mówi. Tak, więc mówię, naród polski jest poczciwy, ale no, ma te dwie takie cechy, które nie pozwalają, znaczy, które sprawiają, że ta poczciwość się obraca przeciwko niemu. I w dodatku przeżywa potężny kryzys przywództwa. Potężny kryzys przywództwa. Na każdym polu, nie tylko politycznego, ale na każdym polu. Ostatnim takim przywódcą z prawdziwego zdarzenia to był prymas Wyszyński, a po nim już nikt. Proszę bardzo. Da, moment, bo tutaj pan się zgłaszał, panie Robercie, jeszcze. Ja mam pytanie do pana, może nie jako profesora, ale ja na pewno... Ja nie jestem profesorem. Profesorem to był Władysław Bartoszewski, ja jestem ale na pewno prostym magistrem. Tak, do skromnego magistra prawa mam pytanie odnośnie kodeksu wyborczego, artykuł 196, 7 bodajże. One dotyczą progu wyborczego.
Czy zastanawiał się pan, jak ominąć właśnie ten próg wyborczy, rejestrować się jako mniejszość narodowa w Polsce i wtedy ten próg wynosi 0,21%? Czy jest taka możliwość, żeby jakoś przekupić jakąś mniejszość czeską, słoweńską, białoruską, obojętnie jaką, tak żeby można było zarejestrować komitet, a wpisać na listę kandydatów na przykład Konfederacji? Pana, wie pan, co by wtedy rząd zrobił? Odnowiłby dekret o odstępstwie od narodowości polskiej. Ten, który przeciw Volksdeutschland był zaraz po wojnie zastosowany. Bo zarejestrowanie się jako mniejszość narodowa to oznacza odstępstwo od narodowości polskiej. Tam, czy jest coś takiego w przepisach zapisane, że... To będzie. Że, no będzie, ale w tych wyborach, czy za było pięć lat natychmiast, już... proszę pana, jak tylko się taki komitet będzie chciał zarejestrować, to natychmiast Sejm uchwalił ustawę w ciągu 12 godzin, Senat w ciągu 12 godzin ją zatwierdzi, a pan prezydent w ciągu 12 minut ją podpisze. Czy mogę jeszcze spytać o tą kwestię tęczową? No, co takiego? No, w ciągu ostatnich co najmniej 5 lat zauważa się, że wszędzie, w telewizji, na ulicach, w przemyśle rozrywkowym jest, nawet na zamkniętych forach Facebooka, gdziekolwiek, jest rozrost tej propagandy takiej tęczowej. To jest wrzucane nam drzwiami i oknami. I teraz się zastanawiam, czy w spokojnym narodzie polskim może się urodzić taka myśl, że idąc za klasykiem ktoś pomyśli, że trzeba to zniszczyć ogniem dział. I mam pytanie w kontekście tego, co było w 2001 roku, chodzi mi o WTC, czy po prostu taka atak jakiś na te parady, jeżeli policja nie da obrony tym paradom różnym, czy to może, jakie konsekwencje mogą być tego? Dlaczego zaraz dział, proszę pana? Oglądałem taką scenę, jak to w Szwecji, ale proszę usiąść łaskawie, jak to w Szwecji dwóch jegomościów wpadło na pomysł, że tak, urządzą takie przedstawienie darcia Koranu. Na stadionie tam policja radiowozami obstawiła, tam dużo było amatorów, chcieli zobaczyć, jak to wygląda. No i już przystąpili prawie do tego przedstawienia. A tu nagle okazało się, że przez ogrodzenie stadionu przeskakują setki rozścieczonych muzułmanów. I do nich, to ci ledwo zdążyli się schować w radiowozach i te radiowozy na pełnym gazie uciekły z tego stadionu. Tylko to im uratowało życie. Żadnych dział tam nie było, wie pan. Być może niektórzy z nich mieli noże albo jakieś tam pałki, ale dział to nie mieli na pewno. Natomiast jeśli chodzi o te wybory, bo to, no mówię, zareagowałby rząd bardzo szybko na to. Natomiast w ogóle dobrze jest sobie uświadomić, znaczy zanim będziemy eksperymentowali z jakimiś wyborami, to dobrze jest sobie uświadomić, czego właściwie chcemy. Bo mamy taką sytuację, że z wyborów na wybory frekwencja wyborcza nie przekracza 50%. Czyli połowa obywateli, suwerenów, uprawniona do głosowania, nie korzysta z tego prawa. No i pojawia się pytanie, czy Sejm i Senat, wybrany przez połowę zaledwie, jest jeszcze reprezentatywny, bo ordynacja wyborcza nasza jest taka, że nawet gdyby sami kandydaci poszli i zagłosowali na siebie, to wybory byłyby ważne, bo nie przewiduje minimum frekwencyjnego. No ale wtedy mielibyśmy pewność, że to nie jest żadna reprezentacja narodowa, tylko jakaś banda uzurpatorów. No i wtedy pojawia się pytanie, no co to, słuchać mamy ich, czy raczej kopa w tyłek im wymierzyć, prawda? I no są takie, i różne pomysły są, żeby to zmienić, bo to rzeczywiście również od strony moralnej jest takie trochę zagadkowe. Żeby, to pan Kukiz tam wpadł na taki pomysł, że jednomandatowe okręgi wyborcze. Jak się przysłuchiwałem tam różnym dyskusjom na ten temat, to doszedłem do wniosku, że zwolennicy tej zmiany przypisują tej zmianie skutki, których ona nie może osiągnąć, do których ona nie może doprowadzić.
Wiem, co mówię, bo w 1992 roku, kiedy powstała w Sejmie Nadzwyczajna Komisja do opracowania ordynacji wyborczej, koledzy posłowie poprosili mnie, żebym napisał projekt ordynacji wyborczej. Nie dali mi żadnych tam wskazówek, co tam chcą, więc miałem całkowitą swobodę. I pomyślałem sobie, bo wtedy byłem jeszcze taki naiwny, to wstyd się przyznać, że wierzyłem, że tu dekomunizacja. To wszyscy mówili o dekomunizacji, to ja mówię, jak tak, to ja zrobię taką ordynację, która doprowadzi do dekomunizacji bez użycia tego słowa. I posłużyłem się schematem z ordynacji wyborczej francuskiej, która była pomyślana oczywiście bez zapisania tego, uchowaj Boże, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, żeby blokować dostęp do Zgromadzenia Narodowego francuskiego tamtejszemu frontowi narodowemu. I to się udaje. Przez kilkadziesiąt lat to się udaje. No to pomyślałem sobie, że jak ten sam schemat zastosuje u nas, to zablokuje się SLD. SLD mając nawet 20% głosów w wyborach, nie w sondażach, nie wprowadzi do Sejmu ani jednego posła. Czyli nastąpi dekomunizacja bez użycia tego słowa. Z ordynacją można różne sztuki robić. No i taki projekt napisałem i pan poseł Pruchno-Wróblewski, już nieżyjący, referował to na forum tej nadzwyczajnej komisji. Ja byłem tam obecny jako sędzia Trybunału Stanu, ale już tam głosu nawet nie zabierałem, zresztą nawet nie prosiłem o udzielenie mi głosu. I tam w tej komisji, przynajmniej tam, przewagę miażdżącą mieli posłowie z ugrupowań tak zwanych solidarnościowych. I natychmiast to odrzucili. Dlaczego? Dlatego, że nie byli pewni, czy sami by zostali wybrani w tym trybie. Mnie nawet nie przyszło do głowy, żeby jakieś zachęty tam wpasować w tę ordynację. Nie wiedziałbym jakie, ale nawet mi nie przyszło to do głowy. Tylko wtedy zrozumiałem, że tam z tą dekomunizacją to tak naprawdę to jest inaczej. No i mówię o tym dlatego, że we Francji blokuje się. Front Narodowy jest najsilniejszą partią, a ma chyba w tej chwili dwóch deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym. Więc blokowanie jest skuteczne. A tam są jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli można i tak robić. A jak nie, no to jest system inny, brytyjski. To tam jest prostszy. Jednomandatowe okręgi wyborcze i wygrywa ten, co tam ma więcej głosów niż inni. Bardzo pewnie trzeba żadnych tam kombinacji, tak jak u nas, że tam, a to przełożenie, znaczy przeliczanie głosów według systemu Donta, klauzula zaporowa, no i tam w pewnym momencie już wszyscy tracą kontrolę nad tym, co się dalej z tym dzieje, bo tam sumują wszystkie głosy, jakie padły, wyciągają pierwiastek kwadratowy, odejmują od tego roczną produkcję parasoli, no i wychodzi tam jak trzeba. Także wszystko można zrobić. Tymczasem wielkie pytanie, nie, tam po prostu każdy wie, jak ile tam głosów zebrał, jeden, drugi, ananas i tak dalej. Ale przyjrzyjmy się parlamentowi brytyjskiemu, jaki on jest. Tam dominują dwie partie, a te mniejsze to albo nie mają żadnej reprezentacji, albo taką symboliczną bez znaczenia. Więc reprezentatywność Sejmu jest pewną zaletą, jest pewną wartością, również, jak powiadam, moralną, nie tylko reprezentatywność maksymalna, żeby każdy kierunek polityczny, jaki jest w społeczeństwie, miał reprezentację parlamentarną. No dobrze, tylko wtedy mielibyśmy w Sejmie ze 20 klubów i kół poselskich, albo nawet więcej. A ponieważ w systemie parlamentarno-gabinetowym, jaki mamy, zadaniem Sejmu jest nie tylko uchwalanie ustaw, ale również stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu. I przy takim mozaikowym Sejmie byłoby to dosyć trudne, może nawet bardzo trudne, chyba że podstawową zasadą rządzenia byłaby korupcja. Panie pośle, nie poparłby pan rządu? No poparłbym, ale co z tego będę miał? A co by pan chciał mieć? No i tak można rządzić, tylko to lekarstwo jest gorsze od choroby. Więc żeby mieć, stoimy wobec bardzo nieprzyjemnej alternatywy, albo myć ręce, albo myć nogi.
Bo jeżeli chcemy mieć reprezentatywny Sejm, to ryzykujemy, i to jest ryzyko graniczące z pewnością, że destabilizujemy państwo, że rządy się będą zmieniały co tam parę miesięcy, a to jest bardzo groźne, bo to wszyscy dookoła to widzą i będą korzystać z tej sytuacji. Już w XVIII wieku tak było, więc trzeba uważać. Ale możemy, nie jesteśmy na tę alternatywę skazani. Jeżeli tylko byśmy zrezygnowali z systemu parlamentarno-gabinetowego na rzecz systemu prezydenckiego, tu rewolucji by wielkiej nie było, bo prezydent i tak już jest wybierany w powszechnym głosowaniu, ma bardzo silną legitymację demokratyczną, ale nie ma władzy. Władzę ma prezes Rady Ministrów, który takiej legitymacji demokratycznej nie ma. No, to jest zagadka, dla której tak, no, chyba się bali twórcy, autorzy Konstytucji 97 roku, że Wałęsa wróci do władzy. To rzeczywiście ja ich rozumiem. Kukuniek jakby to, ach Boże, jest za, a nawet przeciw, prawda? Proszę Państwa, więc jeżeli byśmy zmienili system parlamentarno-gabinetowy na prezydencki, bo wtedy prezydent raz wybrany na 5 lat jest wybrany. On jest, w jego osobie skupia się władza wykonawcza, więc nie zależy od układu sił w Sejmie. W Sejmie by mogli tam się nawet zagryzać codziennie, ale to nie wpływa na stabilność władzy wykonawczej. Co więcej, prezydent może być wybrany na następne 5 lat, czyli 10-letnia bardzo. Rządy o długiej kadencji mają pewne zalety. No na przykład prezydent Komorowski zainicjował w trakcie swojej kadencji 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Państwo miało przeznaczyć na to 140 miliardów złotych. Ale prezydent Komorowski utracił stanowisko. I co? Słyszymy coś o tym programie? Nic. W związku z tym, jakby miał ktoś, kto zaczął, niech by skończył, prawda? Źle, dobrze, ale by skończył. Wtedy byśmy go podsumowali. A tak to rozgrzebane wszystko zostało i tyle. Więc tu ma to pewną zaletę. Natomiast jest inne ryzyko. Jest inne ryzyko. Przepraszam, bo tu muszę zrobić operację, będzie nam tu dzwoniło bez przerwy. Jest inne ryzyko, że prezydent, który by się uniezależnił tak od tego, że to nie będę się słuchał tych tam dziadów, pokusa bonapartyzmu, to będę rządził dekretami, jak to Kukuniek sobie wyobrażał, tam będę rządził dekretami, tutaj i tam. Czy jest jakieś remedium na taką pokusę? Jest. Wyraźne rozgraniczenie kompetencji władzy wykonawczej i kompetencji dotyczących dysponowaniem funduszy publicznych. Kto inny ma władzę wykonawczą, a kto inny ma klucz do kasy. No i bardzo dobrą ilustracją skuteczności takiego remedium jest początek pierwszej kadencji prezydenta Clintona. Prezydent Stanów Zjednoczonych, tam jest system prezydencki, prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, chyba największą na świecie, ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze, bo jak mu nie da, to ma tyle samo władzy, co i my wszyscy, może groźnie kiwać palcem w bucie. I prezydent Clinton chyba o tym zapomniał, uderzyły mu bąbelki do głowy. No i rozpoczął wojnę z Kongresem. I aż 3 dni wojował. 3. dnia musiał tę wojnę zakończyć, bo okazało się, że nie ma pieniędzy na zapłacenie za prąd w Białym Domu. No to no, tak to działa. Więc jeżeli byśmy chcieli mieć reprezentatywny Sejm i nie narażać państwa na destabilizację, co jest prawie pewne, to wtedy powinniśmy system prezydencki, a jeśli chodzi o ordynację wyborczą, to ordynację proporcjonalną, ale bez żadnych klauzul zaporowych, bez żadnych tam systemów Donta i tak dalej. To prosta sprawa. Tylko mówię, powinniśmy się zastanowić, czego chcemy. Bo zależnie od tego, to można tak kształtować prawo albo inaczej. Proszę bardzo. Ja, panie Stanisławie, chciałem zapytać o taką rzecz.
odnośnie tego wywłaszczenia polskiego narodu, można tak nawet szumnie powiedzieć, z własności. Czy cała ta operacja z tymi majątkami bezdziedzicznymi, żydowskimi, to nie jest tylko taki mechanizm, który prowadzi do okupacji, ale wcale nie żadnej izraelskiej, tylko wprost amerykańskiej. A cała ta sprawa z właśnie, że to są słuszne żądania i tak dalej, wywłaszcza, pod pozorem słusznych żądań się wywłaszczy ten nasz nieszczęśliwy naród, jak pan często mówi, a tak naprawdę okupantem będą Amerykanie. I to może jeszcze nawet takim łaskawym, który powie, no tak, bardzo dużo straciliście, ale widzicie, jesteście w tej opiece. Analogicznie do tego, co się działo za Związku Sowieckiego. Tak? Przez 40 lat z okładem byliśmy pod tą okupacją sowiecką. Czy nie nadchodzi po prostu okupacja amerykańska? A jeszcze dodam na koniec, że tego typu rozwiązanie mogłoby być bardzo mile przyjęte przez szerokie rzesze narodu. Przypominając sobie nawet taki dowcip z czasów PRL-u, że jak się wyzwolić spod okupacji sowieckiej? Wypowiedzmy wojnę Ameryce, przegramy ją od razu i staniemy się od razu pod okupacją amerykańską. Czy to może nie o to po prostu chodzi? No obawiam się, że to by było za piękne, że było prawdziwe. Również dlatego, że lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo potężne. Jest taka książka dwóch amerykańskich politologów, Lobby Izraelskie w USA. Oni tam mają świadomość, że stąpają po cienkim lodzie, ale jednak stąpają. No i tam różne rzeczy ujawniają, między innymi taką, że no między innymi Izrael jest jedynym państwem na świecie, które nie musi się rozliczać z pomocy amerykańskiej. O, tam dostaje bardzo dużą, ale bezpośrednio 4 miliardy dostaje od rządów amerykańskich w formie dotacji. A ponieważ nie musi się rozliczać, to pożycza te pieniądze rządowi Stanów Zjednoczonych na wysoki procent. Bo tak to wygląda. Patrick Buchanan, który no tam pół żartem, ale pół serio, mówił, że Waszyngton to jest terytorium okupowane przez Izrael. Więc to raczej ogon wywija psem, a nie pies ogonem. Także taką mamy sytuację. Myślę, że to nie znaczy, że okupacja byłaby związana jakimś terrorem, z jakimiś jakimi masakrami. Nie. Teraz już się niewolników nie zabija. Czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS. I tam jeden rozdział był poświęcony korzyściom, jakie Rzesza otrzymywała z więźniów obozów koncentracyjnych. I tam z jednego więźnia miała niecałe 5 marek. Nawet po uwzględnieniu takich pozycji, to z taką niemiecką pedanterią, było dochód z utylizacji zwłok. Nawet wliczając to. A żywego niewolnika, jak mu się pożyczy pieniądze, żeby sobie kupił makigigi, które my mu sprzedamy, toż przecież będzie pracował do śmierci na nas i jeszcze będzie szczęśliwy. No to czegoż chcieć więcej? A dlaczego okupacja? Otóż proszę Państwa, w styczniu 2018 roku Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego w Niemczech, to jest największe przedsiębiorstwo przemysłu Holokaustu, wysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie oszacowała wartość tych roszczeń odnoszących się do własności bezdziedzicznej na 1 bln zł, czyli 300 miliardów dolarów. To jest równowartość 3 rocznych budżetów państwa polskiego. W związku z tym jest oczywiste, że Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki, nawet w transzach, bez ściągnięcia katastrofy na łeb sobie, gospodarczej przede wszystkim, ale później każdej innej. Czyli jeśli te roszczenia mają być realizowane, to muszą być realizowane w naturze. I pytanie, czy zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, czy lasów państwowych wystarczą? Nie wystarczą. W związku z tym trzeba będzie udziały w spółkach Skarbu Państwa. Być może teraz zasoby, te rezerwa złota Narodowego Banku Polskiego, teraz kupił bardzo dużo, tam jest chyba ponad 200 ton. Ale żeby była jasność, to jest niecałe 10 miliardów dolarów. Ta cała rezerwa złota, z taką skalą my mamy do czynienia. W związku z tym okupacja byłaby faktem po prostu niezaprzeczalnym, a ta dominacja ekonomiczna natychmiast by się przełożyła na dominację społeczną i polityczną. Mielibyśmy szlachtę, czyli naród polski we własnym kraju zostałby zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą by stanowili okupanci, drugą kolaboranci, o już się tam szykują, prawda?
żydowskim instytucie historycznym podobno tłumy, kolejki stojące doszukują sobie żydowskich korzeni. No, mamy kandydatów na Volksdeutschów. No, na uniwersytetach, chyba wszystkich, są wydziały judaistyki. To całkiem dobrze obsadzone przez studentów. No, na co liczą? Na jaką pracę liczą absolwenci? No przecież, prawda? No jedynie, okupant będzie potrzebował tłumaczy, którzy nam powiedzą, no słuchajcie, tutaj trzeba tu wykopać rów odtąd dotąd, prawda? Proszę bardzo. Chciałam podziękować panu Stanisławowi. Już musimy kończyć, niestety czas nam się kończy. Jesteśmy w cęgach reżimu. Dziękuję panu bardzo za te słowa. Niestety nie uspokoił mnie pan, nie będę stała spokojnie. Nie wiem, czy państwo jeszcze musimy zakupić książkę, porozmawiać z panem Stanisławem. Mamy tylko pół godziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.